lusterkowy rozwiązany, który ci tutaj zapewnia to, że wiesz, za każdym razem się nagrywa na przykład i widzisz kadr. Tak, aczkolwiek coś, ja nie wiem, wiesz co, się kupiłem zegarek, a teraz patrz, sekundy nie lecą. Okej. Okay. Kupiłem go po to, żeby widzieć, że rozmawiamy. Czemu nie lecą te durne sekundy? A mimo, sekundy? Że się nagrywa teraz cały czas? Zaraz sprawdzimy, bo już po prostu ten, albo jestem jakimś... Nawet nie wiedziałem, że to się da zrobić, tak? Jest, patrz, weszło, nagrywa się, nagrywa się. Myślę, że to jest kwestia nowego iOS-a, który ma, jak wszyscy mówią, całą masę błędów i potwierdzam. Tak. Mam nadzieję, że firma Apple zaraz sobie z tym poradzi i będziemy dalej mogli się łudzić, że mamy te piękne sprzęty, bo oni mają najlepszy soft. No to warto było te tysiące złotych na to wyrzucić w dużej mierze. Tak. Ale no nie wiem, no różni specjaliści mówią różne rzeczy, ja w końcu się przesiadłem na iPhone'a, żeby nie być uszczypliwym, to powiem tak, i tak wszystko to są takie piękne sprzęty, które tak niesamowicie polepszają życie, że ich różne niedogodności, no nie wszystko działa perfekcyjnie, natomiast no kto by pomyślał, że będzie takie urządzenie człowiek miał w kieszeni, co ci jeszcze parametry zdrowotne bada, masz... Strzega cię przed ryzykiem zawału na przykład, teraz tak. W ogóle takie cudo, albo w dużej mierze może ci uratować życie, bo nie wiem, czy słyszałeś o tym, że telefon jest w stanie wyczuć, czy na przykład miałeś wypadek samochodowy i ostatnio była ta akcja z rollercoasterami, że ludzie jeździli na rollercoasterze i iPhone myślał, że to jest poważny wypadek i dla 6 osób wezwał karetkę. Tak? Serio. No okej, okay, słuchaj, ale czasami lepiej... tą karetkę wezwać bez sensu, niż nie wezwać jej, tak, prawda? Absolutnie tak, absolutnie tak. Najwyżej przejadą się ludzie, oczywiście oni mają co robić, to nie po to, żeby oni bez sensu gdzieś jeździli, no ale jak ktoś miałby zginąć, no to... To po co? Pewnie. Proszę Państwa, dzisiaj mam specjalnego gościa, Radosław Kotarski. Cześć, dobrze cię widzieć. Dziękuję, dobra, bardzo mi miło. Wiesz co, kurczę, no jesteś tak barwną postacią i jest sporo tematów, o które możemy zahaczyć, ale ja sobie przygotowując się, a przygotowuję się do moich rozmówców, przygotowuję się nie za mocno. O, tak, z to tego, może jest to jakaś technika w sumie, wiesz bo co, bo na początku miałem założenie, że w ogóle co by było, jak to by było takie coś, że jakbym niemal wsiadł do... pociągu i byśmy się poznali i na przykład, wiesz co, a co ty robisz? A jestem, nie wiem, znanym tym aktorem, a jestem youtuberem, a jestem kimś tam. Tak, co ty gadasz, naprawdę? A co masz? A koncepcja. A pokaż, no nie? No ale wiesz co, ale z drugiej strony też jednak, po pierwsze, w niektórych przypadkach trzeba byłoby udawać, to by no było tak, bez sensu, a w innych przypadkach jednak fajnie na przykład ostatnie dzieło sprawdzić danej osoby. A mnie zaciekawiło twój TEDx, czy TED, nie wiem jak to się nazywa, to przemówienie. Mm-hmm. Tak, tak, tak. To 17-minutowy format, gdzie masz kilkanaście minut uwagi kogoś i musisz tam przekazać, no według TED-a, właściwie tego TEDxowego podejścia, jakąś ważną dla świata ideę. Mm-hmm. Więc to nie jest w sumie prosty format. A który cię ten TEDx, o tym dlaczego tak mało rzeczy pamiętamy ze szkoły? Tak. O. Aha, bo nawet nie wiedziałem, że masz parę. Ten jest chyba bardziej oglądany, ma tam kilkaset tysięcy wyświetleń już teraz. I on chyba rzeczywiście się takim odbił najszerszym echem do tego stopnia, że nawet po tym wystąpieniu odezwało się do mnie, wyobraź sobie, Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z pytaniem, to była moja mina właśnie, jak zadzwonili. Ale to jest okay, taka mina niedowierzania i podziwu, żeby nie była źle odczytana. Tak, tym bardziej, że wiesz, w książce, na podstawie której ja robiłem całe to wystąpienie, myślę, że poświęciłem dobre 30 stron z 304, czyli no 10% książki, na szkalowanie obecnego systemu edukacyjnego, nie tyle polskiego, co każdego, który jest rozkochany w starym pruskim modelu, który... No, miał na celu wychowanie tego idealnego obywatela, tak, żeby się nie powtórzyła już taka sama sromotna porażka, no, w różnych wojnach, ale tam akurat chodziło o bitwę pod Jeną, gdzie władze Królestwa Prus
poprosiły między innymi takich wybitnych ludzi jak Georg Hegel i powiedzieli tak, no powiedzcie mi, w jaki sposób my możemy zrobić, żeby no, państwo pruskie kwitło, żeby się miało dobrze, jak teraz spoiler alert, nie udało im się, biorąc pod uwagę, że nie ma państwa pruskiego na mapie, no ale rzeczywiście ten taki model, w którym no, brało się 30 przypadkowo zupełnie niespokrewnionych, niezwiązanych ze sobą dzieci. No, dla nas to jest trochę przerażające, że sobie zdajemy sprawę z tego, że my jesteśmy częścią tego systemu. Ta liczba 30 jest też nieprzypadkowa, ze względu na to, że Georg Hegel doszedł do wniosku, że jeśli w jednym pokoju zamkniesz 30 osób na parę lat, to różnice pomiędzy nimi się wypłaszczą. Czyli stworzysz sobie takiego obywatela, właśnie takiego średniego obywatela. Tam bardzo dużym też problemem w Prusach w tamtym czasie były różnice na tle religijnym i chodziło o to, żeby oni się też tak trochę ze sobą oswoili, nie pozabijali się za dzieciaka, to jest duża szansa, że nie pozabijają się w momencie, kiedy dorosną. Dobra, chodzi o to, żeby wszyscy miesiączkowali w ten sam dzień. A w dużej mierze tak, chyba, no ale wiesz, to jest rzeczywiście równanie do jakiejś średniej, do jakiegoś określonego poziomu. No i wtedy też doszli do wniosku, że całkiem nieźle się do tego nadaje wykładanie wiedzy encyklopedycznej. Czyli to nie chodzi o to, żebyśmy cię nauczyli czegoś jakiegoś wartościowego, nauczyli cię tego, w jaki sposób masz myśleć, rozwiązywać problemy, tylko chodzi o to, żebyś ty zebrał określony zestaw informacji, który może ci się mniej lub bardziej przydać w życiu, ale ktoś uznał wcześniej, tak no, ex cathedra, że to będą ważne informacje, dlatego my do dzisiaj, mówimy jako społeczność w Polsce, wspieramy się co do tej tak zwanej podstawy programowej, bo się zastanawiamy, czy ta lektura dobrze nam wychowa obywatela, a czy ta może kogoś jakoś wychowa go w trochę inny sposób. Więc jest to przerażające, kiedy sobie zdasz sprawę z tego, że jesteśmy, wiesz, w systemie, który został zaprojektowany 200 lat temu i w swoich podstawach się nie za bardzo zmienił, dlatego że instytucja, to dlaczego te sale wyglądają w ten tak, a nie inaczej, dlaczego nauczyciel zajmuje to odpowiednie miejsce w klasie, dlaczego mamy instytucję dzwonków chociażby nawet. Dzwonki powstały po to, żeby przyzwyczaić się do pracy w fabryce, żebyś zaczynał na gwizdek i kończył na gwizdek, więc ktoś doszedł do wniosku, że zaczynanie lekcji na gwizdek i kończenie ich na gwizdek całkiem się do tego nieźle przyda, więc no, jest to trochę przerażająca sprawa, którą badałem przez parę lat. Okej, okay. I teraz tak. Czy istnieją zapiski, które mówią o tym dokładnie, jakie cele sobie rozpisali na karteczce, czy nie wiem, na tablicy, ci ludzie, którzy wtedy to wymyślali? Czy one są gdzieś napisane, te cele? W źródłach mamy takie informacje, one nie są często wyrażone bezpośrednio, ale generalnie chodziło o to, że takim głównym założeniem i takim hasłem, wokół którego całość była tworzona, to były dwa słowa. To był posłuszny obywatel. To stwierdzenie posłuszny obywatel się bardzo często powtarza w tych źródłach. Okej, czyli grzeczna nazwa niewolnika. No, można tak to powiedzieć, można tak to określić, bo ten obywatel ma służyć państwu, czyli kiedy patrzysz na to... Czyli odwrócenie faktycznej sytuacji. Państwo jest po to, żeby służyć człowiekowi i jak... A tutaj ten... A zauważyłeś, w jak wielu miejscach my odwracamy tę sytuację? Ja dzisiaj znam jeszcze dwa przykłady bardzo mocne. Jestem ciekawy, czy byśmy te same znaleźli. Widzisz, ja się zajmuję głównie tymi systemami edukacji i tam już mnie wystarczająco to przeraża. Natomiast podejrzewam, że wiesz, że no, tym głównym też powodem, dla którego ta reforma edukacji była tak silna i tak do trzewi wprowadzona, była też kwestia związana z wojskowością. Czyli w dużej mierze chodziło o to, żeby zapewnić sobie taki rodzaj żołnierza, który jest mięsem armatnim bez względu na jego zdanie. To znaczy, że chodziło też o to, żeby wytworzyć w obywatelu takie poczucie, że to on trochę służy państwu, w związku z tym, jak ktoś nas napada albo my chcemy kogoś zaatakować, to trochę nie zadajemy pytań. Nie? Czyli robotami. Jakie jeszcze jesteśmy w stanie takie... Jestem ciekawy tych twoich, powiedz mi o tych twoich, bo aż mnie no teraz zaciekawiłeś. Jest bardzo blisko tego, co moim zdaniem są dwie. Jedne jest oczywiste, a drugie troszeczkę mniej, ale też oczywiste tak naprawdę. No pierwsze to jest prawo. Prawo jest po to, żeby nam służyć. Dlatego pierdolę prawo, jeżeli mnie nie służy.
No. Sprawa jest nie na zasadzie takiej, żeby wchodzić w konflikt z innym obywatelem, jasne, żeby mu psuć życie. No jeżeli tak, ktoś wymyśli jakiś kretynizm, należy je ominąć. Na przykład takim przykładem jest, ja wiele razy o tym mówiłem, ale to jest rzecz, która mi kiedyś dotknęła psychicznie, chociaż dzięki Bogu nie osobiście. Jak był ten przypadek, co facet rozdawał chleb biednym ludziom, jasne, i go zniszczyli jak szmaciarza. Ja uważam, że urzędnik, który przyszedł i to zrobił, powinno się pluć mu na mordę całe jego życie. Jest szmaciarzem i zerem, ponieważ jego zadaniem jako urzędnika jest powiedzieć, zaraz, to jest jakieś gówno, nie prawo. Proszę pana, wszystko jest okej. Okay. Wszystkie księgi są okej. Okay. Dziękuję, do widzenia. Bo on jako szmaciarz, człowiek podły, bez zasad i jakichkolwiek reguł, człowiek też zniewolony i po prostu mógłbym jeszcze parę innych przymiotników wymyślić, niepotrzebnych zupełnie, podjął decyzję, iż pójdzie po najniższej linii oporu i po prostu zniszczy człowieka, który czynił dobro. Więc to jest coś ohydnego. No tym samym tłumaczyli Niemcy w obozach koncentracyjnych w innych miejscach, a dzisiaj jakiś ruski szmaciarz czy jakikolwiek inny podły człowiek będzie tłumaczył, że no ja gazowałem ludzi, takie było prawo. Mhm. A pierdol te prawo, jeżeli to jest frajerskie prawo, to jest frajerskie, beznadziejne prawo. Po to jesteśmy ludźmi, żeby właśnie go nie przestrzegać. A drugą rzeczą, która jest właściwie identyczna, to jest Bóg. Bóg jest po to, żeby nam służyć, a nie my Bogu. Bo Bóg tak naprawdę w metaforze jest właśnie prawem. I te prawa boskie, kurwa, nikt nie widziałem żadnej mordy na tym, na chmurce, żeby mi powiedziała, cześć, słuchaj, wini, jest kurwa tak. Nie ruchasz się przed ślubem. Jeżeli się nie chcesz żenić, nie ruchasz się w ogóle, rozumiesz to? I mam parę innych jeszcze pojebanych, kurwa, rzeczy. Nie pytaj, kurwa, o co mi chodzi. Niektóre są sprzeczne ze sobą. Masz je, kurwa, przyjąć, bo tak. Ale stary, tutaj, kurwa, wymęczę cię max 128 lat, bo na tyle jest, kurwa, w twoim przypadku to ten. I po tym, kurwa, stary, wchodzisz w wieczną wykurwiastość, rozumiesz? A teraz ten, nagroda. Tak, gdyby on się tak pokazał, rozważyłbym najpierw, czy to nie jest hologram, potem rozważyłbym, czy pierdoli do sensu, czy nie, a potem bym się prawdopodobnie podporządkował, biorąc pod uwagę jego potworną siłę, iż ja nie mówię mojej mordy wyświetlić na chmurach. Tak. Więc jest, raczej sugeruje to, że on ma nade mną władanie, a nie ja. Jasne. Przyjąłbym te zasady. Natomiast nic takiego się nie wydarzyło, więc po prostu Bóg jest tą rzeczą, która jest po to, żeby nam służyć. Po to myśmy, ludzie, wymyślili Boga w różnych formach, bo to człowiek stworzył Boga, w mojej opinii, po to, żeby ten Bóg nam służył, żeby się nam lżej umierało, żeby się nam było niepodłym do innych ludzi, żeby stworzyć podstawowy system wartości i również jakąś nadzieję, wiarę w życiu, że coś to w ogóle ma sens. Więc niech ten Bóg do cholery jasnej nam służy, a nie my jemu. To kretyński pomysł. A to gdybyś to odwrócił właśnie na takiej zasadzie, żeby to była sytuacja taka, w której no jakby on się może, że nie inaczej, właśnie żebym cię też dobrze zrozumiał, chodzi ci też trochę o odwrócenie na takiej zasadzie, żebyśmy to my też służyli takiemu dobru większemu, jakim jest prawo i Bóg, a nie traktowali tego interesownie czy odwrotnie? Nie, czy żeby w ogóle nikomu nic nie mamy służyć. Mamy fajne życie przeżyć, możliwie nie przeszkadzając innym, co jest niemożliwe, ale na tyle, ile da się w jakichś granicach przyzwoitości. Tak, człowiek jest osobą egoistyczną i jest normalne, że jeżeli będzie chodziło, żeby cały świat wybuchł, a przeżyła moja mama, no to wiadomo, że moja mama ma przeżyć, a nie cały świat. Gówno mnie obchodzi cały świat. No, to jest dla mnie ważna osoba. Oczywiście teraz przerysowuję, mam nadzieję, że nigdy w życiu nie będę stawał przed takimi dylematami, ale wiesz, o co chyba mi chodzi. Jasne. Natomiast no tutaj jeszcze, jeśli tylko mogę ci się wtrącić, to wiesz, ja też bym sobie życzył, żeby to, co, o czym kiedyś Immanuel Kant pisał w jednym z wersji właściwie interpretacji imperatywu kategorycznego, żeby postępować wyłącznie w ramach takiego prawa, które chcielibyśmy, żeby się stało prawem powszechnym. To jest ładnie powiedziane, ale to jest właśnie to, że okej, czy kradzisz jest zła? No, jest.
Oczywiście, że jest. I teraz jest pytanie, jest, czy w momencie, w którym ja kradnę dlatego, że jestem głodny i chciałbym się w ten sposób najeść, jak ukradnę tylko dwie bułki, to pojawia się pytanie, czy w myśl właśnie tego, o czym pisał Kant, znaczy czy ja postępując tak, godzę się na to jednocześnie, żeby to się stało prawem powszechnym, czyli że ja mogę ukraść dwie bułki, nie? I wydaje mi się, że ten problem tego urzędnika, o którym ty powiedziałeś, to jest właśnie traktowanie czegoś takiego już, traktowanie takiego, tak prawa do cna, nie? Że ja nie jestem w stanie wyjść poza jakąś taką ludzką trochę interpretację. Natomiast no tu jest ten zawsze odwieczny problem i ja jako były student ale prawa... Ale wiesz co, przepraszam, tylko chciałem się zatrzymać w tych dwóch bułkach, bo to jest moim zdaniem istotne. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że nie jesteśmy w stanie napisać prawa, a może się nie zgodzisz ze mną, które wszystkie problemy rozwiąże. To prawda. Więc są sytuacje, których nie określimy i w tym momencie trzeba pójść na tak zwany chłopski rozum, na takie najzwyklejsze, proste rzeczy, gdzie ej, facet pomagał innym ludziom, ma go za to spotkać kara? Za to to nagrody się należą, a przynajmniej salut na ulicy. I tyle. Skoro prawo jest napisane źle, to jebać je. Koniec, kropka. To jest twoja powinność jako urzędnika. Powinność. Żeby wychwycić ten niuans. Jasne. A propos dwóch bułek, to ja bym inaczej rozwiązał ten temat. To w ogóle nie jest potrzebne żadne prawo. Dwóch bułek nie wolno kraść, bo po to właśnie potrzebujemy prawa, żeby ogólnie opisać sytuację. Nie wolno kraść dwóch bułek. Ani jednej nie kradniemy bułek. Ale tu tak bym zastosował niuans. Niuans polega na tym, że jestem piekarzem. To ja mam piekarnię. Mam co jeść. Mam bułki. Jest ok. Biedny dzieciak buchnął dwie bułki. Nie buchnął sobie Bóg wie czego, żeby coś. Kurde, wyglądał mi na tego. Czy nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Czy to jest rzecz, która tak naprawdę tobie niemiła? Ten przecież liczymy, że jesteś okej gościem. Sam byś mu dał te dwie bułki, gdybyś wiedział. Tylko on się wstydził ciebie o to zapytać. Chyba przecież nie pozwolisz sobie na najdrobniejszą karę. Co więcej, spodziewam się po tobie, że jeżeli zauważysz, że tak się stało, to jeżeli gdzieś go złapiesz, to tylko po to, żeby dać mu jeszcze drożdżówkę i chlebek i powiedzieć, słuchaj, pozdrów mamę, trzymaj się chłopie. No tak, to przecież jest tak... chodzi o dwie durne bułki, a dzieciak nie ma co jeść. No tak, to jest zdrowy rozsądek, absolutnie. I żeby też była pełna jasność, ja też absolutnie uważam, że to jest dramat, że właśnie tego piekarza skazali, rozwalili mu życie i właściwie biznes, bo tam chyba się u niego nawet mu groziły jakieś naprawdę poważne konsekwencje. Ja nie wiem, czy to było więzienie, czy ograniczenie wolności, czy coś takiego. Nie. Chyba nałożyli kary na niego, ale generalnie miał bardzo duże problemy za coś, za co nie powinien mieć problemów i tutaj mamy pełną zgodność. Ja się za każdym razem tego zastanawiam, wiesz, jak zdefiniować i włożyć w ramy ten chłopski rozum, bo ten chłopski rozum jest taki, że on musi trochę działać uniwersalnie i gdybyśmy mieli wszyscy jakąś, nie wiem, moralność wgraną albo jakieś zasady etyczne, to by nie było w ogóle większego problemu. Tylko problem, wydaje mi się, że też jest troszeczkę głębszy w zakresie ludzkiej natury, że my trochę jednak mamy to do siebie, że nie jesteśmy jednak tak z gruntu moralni. To jest ten taki słynny test starożytny chyba z pism Platona. Jakby, co by było, gdybym ci jeden z twoich bogatych i licznych kapeluszy zamienił na czapkę niewidkę, nie? Co byś zrobił, co by było pierwszą rzeczą, gdybym ci zapewnił niewidzialność? Czy byłoby to moralne zachowanie, gdybyś wiedział, że cię nikt nie złapie? Czy nie do końca? I to jest właśnie ten problem, bo ja jak sam sobie zdaję ten test, to mi przychodzą do głowy same niemoralne rzeczy. Ja bym tej czapki nie wykorzystywał dobrze i to jest problem. Okej, okay. A ja uważam, że wykorzystałbym ją super. Czy co oznacza, że pewnie nie? Szkoda, abyś się przekonał. Ale tak mi się wydaje. Natomiast... wiesz co, tu o co zahaczyłeś, to o tym oglądałem w teorii symulacji. Taki jeden z większych filmików w polskim języku. Na pewno znasz, że jesteśmy symulacją i tak dalej. I tam też autor tego filmiku poruszał właśnie ten dylemat, o którym mówisz. Natomiast ten dylemat jeszcze w perspektywie tej symulacji można poruszyć jeszcze dogłębniej, bo
że czy robilibyśmy coś niemoralnego, mając tą czapkę niewidkę, to jest jedno pytanie. Ale albo byśmy trochę robili, albo tak niemoralnego, ale nie aż tak strasznego, żeby nie wiadomo, co się stało, tak? No tak, ewentualnie właśnie. Popodsłuchiwałbym paru spekulantów dobrych. Tak, na przykład. Wjechałbym do Rafała Zaorskiego, do niego na... I ten. Kopiował całą strategię. A on zamiast to akurat, nie wiem, robiłby coś innego, z czego ja nie chcę zobaczyć. Rafał, sorry, kurde, że cię zamieszałem w to, ale ja chciałem tylko wiedzieć, jak szmar zarabiasz. Ale pięknie dowalowałeś ten obraz tego Rafała, który tak sobie myślał, co on tam robił strasznego, ale nie właśnie. Nie wiem, wiesz co, kochał się ze swoją dziewczyną, pięknie, dzielnie i super, ale to nie mi oglądać, jak oni się kochają, tak. To ich prywatna sprawa. Natomiast co ja chciałem powiedzieć, że w symulacji bo zobacz, my jesteśmy w przeddzień ja się czasami śmieję, że stworzenia samych siebie, że my budując gry, metaversum jakby, ja mam takie poczucie, jak my byśmy projektowali nasz świat, że może się jakieś okazać jakimś cudem, że to myśmy zaprojektowali cały ten świat i że potem on był oddechem Shiwy i się cofał. W ramach tej teorii symulacji, dokładnie, która w dużej mierze mówi o tym, że tak no, wszystko to już się dzieje, dlatego że zostało zaplanowane, albo nawet to jest spór w doktrynie, na ile my w symulacji mamy swobodę działania, nie? Że, czy to jest boski eksperyment na takiej zasadzie, zobaczmy, co tam oni zrobią, czy to jest sytuacja taka, że my odgrywamy już coś, co zostało wcześniej zaplanowane, ale rzeczywiście teoria symulacji sama w sobie jest fascynująca. Zresztą powstało już parę filmów, które bezpośrednio wykorzystują to w tym, chociaż nie wiem, jak ty na to patrzysz, mnie w ogóle cała ta teoria symulacji i te wszystkie teorie pośrednie z nią związane, one mnie bardzo przeraża, bo to jest nic innego jak sytuacja taka, że my jesteśmy pacynką w rękach czegoś, jakiegoś tego, wiesz, większego w dużej mierze, nie? A ja nie lubię tego większego, bo ja tak sobie zawsze myślę, ja mam prawo wpływać na swoje własne decyzje, wybory i wszystkie inne rzeczy. Ja nie chciałbym, żeby to działało na takiej zasadzie, że mogę być, wiesz, obserwowany w tym wszystkim i ktoś jakieś mniejsze lub większe wnioski wyciąga na podstawie tego. No, mnie to trochę przeraża. Ale może my sami siebie obserwujemy, może to myśmy stworzyli ten świat i zapętlili go w odpowiedni sposób i to my jesteśmy bogami. To też by było przerażające w dużej mierze, ale trochę, ciekawe. Ale bardziej ciekawe i burzy tą kolejną, patrz, edukacja i religia są blisko siebie, bo tworzą niewolników, ludzi, którzy w ogóle, w których się budzi potrzebę, że ktoś z nami będzie się opiekował. Mhm. Nie, że my podejmiemy decyzję, to my to załatwimy. Mhm. Udało się. Natura, Bóg, kosmos pozwolił nam, kurwa, że się udało. Nie myśmy, kurwa, załatwili. Było ciężko, kurda. Byliśmy prawie pod ścianą. Co zrobiliśmy? Zebraliśmy dupę w kroki, kurwa. Popijaliśmy sobie drinki. Jebać te, kurwa, drinki. Trzeba czysty umysł, jak sukinsyn. Idziemy, kurwa, i robimy robotę. Nie ma pierdolenia. Teraz jest ten moment, tak? Proszę bardzo. Zrobiliśmy. Nic się, kurwa, nie udało. Myśmy to zrobili. To właśnie te osądy, ta szkoła, ta kurwa religia nam wbija takie głupoty do głowy. Ale jeśli chodzi mi o symulację, ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz na tym, że wyobraź sobie, że ja na przykład uwielbiam sobie postrzelać do kogoś po trochę być tym myśliwym w jakiejś grze. Warzone, Apex, co grasz? No, bo bardziej w różne gry te wojenne, jakieś Medal of Honor, co tam jest jeszcze, Call of Duty. A pamiętasz te pierwsze, to chyba było Medal of Honor, gdzie było lądowanie na plaży w Normandii, taka jedna z pierwszych wersji. Mogłem tego nie mieć, albo ukoziłem, bo ja na przykład pierwszych PlayStation nie miałem, ani drugiej, ani nie wiem, gdzieś późno to zacząłem. Jedna z pierwszych edycji, ja pamiętam to do dzisiaj, i zdałem sobie sprawę z tego, jak straszne to musiało być doświadczenie wtedy, kiedy tam jesteś, kiedy ja się tego boję w grze, a już jestem, wiesz, nastolatkiem wtedy i już w miarę ogarniam, ale też, przepraszam, że ci się wciąłem, ale też to jest dla mnie element odstresowania się. Ja ostatnio właśnie dużo gram w Apex Legends i w Warzone właśnie, ale przerwałem ci ten wątek, że to robisz dla odstresowania. Tak, włóżmy jedną zasadę. Przerywajmy sobie i nie przepraszamy. Dobra, się okay, za to. Dobra, okej, dobra, jesteśmy dogadani. Tak, dziękuję. I chodzi mi o to, że a jak ta gra daleko pójdzie, bo ja lubię sobie położyć się, odpalić moją snajperkę, wziąć
i odjebać jakiegoś Szwaba czy innego niegodziwca. Mówimy o tych złych z II wojny światowej, nie fajnych Niemców w Berlinie, oczywiście, moich kolegów. I ja się zastanawiam, jak długo we mnie to będzie grało, bo dzisiaj coraz jest lepsza grafa. Mm-hmm. Coraz fajniej się rozpierdala tego niegodziwca. Mm-hmm. Natomiast kiedy będzie kurwa tak, że nagle to będzie wyglądało identycznie jak teraz, mm-hmm, i w którym momencie ja będę mógł uznać, że to okej, ale dalej można do nich strzelać, bo to są tylko programy, one, mm-hmm, nic nie czują. Jeżeli to by wyglądało identycznie, kurwa, tak jak dzisiaj, a ja już jestem w jakimś, kurwa, Google'ach i tym kombinezonie i coś, mm-hmm, i kurde, i ten, to nagle można dojść do takiego wniosku, ale zaraz, kurwa, to może w ogóle ten świat, jak wylezę z kombinezonu, to jest też taki sam świat. I też mogę kogoś odpierdolić z dubeltówki, z kogoś tam. Przecież on jest tylko napisanym programem. No tak. Który mnie oszukuje. To jest mój świat dla mnie. Ja tak jestem jedyny prawdziwy. Wszyscy inni są napisani. No, tutaj dotknąłeś paru problemów. To mi przypomina taką sytuację, jak poprosiłem od moich rodziców razem z moim bratem, żebyśmy dostali pod choinkę Grand Theft Auto GTA 2. Mm. Jeszcze wtedy pamiętam. I musieliśmy napisać wypracowanie, wyobraź sobie. O cholera. W którym napisaliśmy wprost, że tam nie będziemy rozjeżdżać dam lekkich obyczajów, że tam nie będziemy strzelali do ludzi, nie będziemy czerpali przyjemność z zabijania tych... Czyli musieliśmy napisać oświadczenie. A potem gramy... to po chuja w to grać. Dobra, mama, kurwa, kup mi szachy, jak co roku. Nie, wiesz, skończyło się na oświadczeniu. Nie wiem, jakby 5 minut później wszystko było, była totalna rozwałka, absolutnie. To nic tam z tego oświadczenia w rzeczywistości nie było. Zresztą nasi rodzice od razu to zobaczyli, co my tam robimy. Ale rzeczywiście jest to o tyle ciekawa sprawa, że wydaje mi się, że pierwsza rzecz, która cię trochę podłamie, bo nie wiem, czy już o tym słyszałeś, że w dużej części Second Life'ów szeroko postrzeganych wszelkiego rodzaju metaversach, czyli rzeczywistościach internetowych, które rządzą się jakimiś tam swoimi wewnętrznymi prawami. Tam niestety okazuje się, że trendem, który jest coraz silniej widoczny, jest to, że się przenosi wszystkie rzeczy z realnego świata tam. Czyli zaczynają się agenci ubezpieczeniowi, którzy ubezpieczają ci nieruchomości, które sobie tam kupujesz. Są przepisy prawne, które mówią ci bezpośrednio o tym, no jakby, tak jakby traktujemy własność, no w dużej mierze, wiesz, czy to jest w blockchainowej technologii, czy w ramach czegokolwiek innego, to jest jednak jakaś forma własności, więc szybko okazuje się, że te same schematy ze świata realnego przenosimy tam, więc za chwilę też może się okazać, że będziemy mieli jakąś, wiesz, policję moralności i ktoś ci wtedy tam w ramach Call of Duty albo coś takiego powie, ej, Vini, moment, że to był bezwzględny, co ty zrobiłeś, jakby, albo coś takiego. I sprawdziłeś, czy ten Niemiec tak przypadkiem nie miał 17 lat i nie został sprowadzony tak na front, niech wbrew jego chęci, woli, czy woli przez Hitlera, tak po prostu. No i to jest teraz twoja wina, że ty to zrobiłeś. I to jest niesamowite, że my tworzymy sobie... To był Ratzinger. Możesz jeszcze zabiłeś Ratzingera, ty chuju. Wirtualnego. To był chujowy papież. Nieważne, kurwa. Właśnie wcale nie. Był fajny, bo sam odszedł z papiestwa. Był najlepszym papieżem. Jest najlepszym papieżem. No i widzisz, uruchamisz całą lawinę zdarzeń, która będzie dramatycznie się zakończy. Ale rzeczywiście, no to jest paradoksalne, że my sobie budujemy platformy po to, żeby w teorii być wolnym bardziej, a tak naprawdę to, do czego to prowadzi, to za chwileczkę nic innego jak zniewolenie tych kolejnych platform. Chociaż tu wchodzimy w inny taki temat, jak sobie dzisiaj tak filozoficznie przyjemnie rozmawiamy. Jest taki gość, profesor Barry Schwartz, który kiedyś opisał coś takiego, co nazywa się paradoksem wyboru i w ogóle takim paradoksem wolności. I on wtedy twierdzi, że w momencie, w którym masz za dużo wolności, to powoduje u ciebie problem związany z taką inercją decyzyjną, na przykład postrzeganą tak, że ty nie wiesz do końca, za co się zabrać. Czyli jak ja ci powiem, Vini, czyli możesz przepraszam, robić... Przepraszam. Przewidział problem tych menu w indyjskich restauracjach. O, dokładnie. To najlepszy przykład. Wymyślę, co chcesz. To kurwa mać ma być? Tak. Ja nie wiem, połowa rzeczy, co tak to ma być. Poproszę 321 tylko po to, żebyśmy szybko skończyli to zamówienie. Tak, i to jest właśnie niestety taka rzecz, na której... To jest szpinak. Tak, to jest... Trafiłeś w indyjskiej restauracji. Gdzie rzeczywiście za duży wybór
paraliżuje nas bardzo często i powoduje, że my się słabo w takiej rzeczywistości odnajdujemy. Więc być może właśnie te wszystkie metaversy i inne second life'y muszą być w jakiś sposób ograniczone systemowo, nawet nie platformowo, ale trochę mocniej, po to, żebyśmy się dalej w nich dobrze czuli. Nie? No, straszne, no ale kurde, no po co mi to, jak dziwki, to ja nie mogę przejechać tutaj w rzeczywistym świecie, no kurde. No. Tak, tak, a chciałbyś mieć tamtą wolność, a może się za chwilę okazać, że będziesz siedział za to w wirtualnym więzieniu na przykład, wiesz, nie będziesz mógł prowadzić... Nie będziesz mógł swoich kurwa NFT-ków wydawać i bitcoinów, kurwa, no tak. Skurwysynu. Bo ktoś ci, bo przewiniłeś wcześniej. Tak, więc... blokujemy ci, kurwa, wszystkie twoje obrazki, kurwa, tak, w sieci. A kolekcjonujesz? Nie, ale... wchodzę w ten świat, jedno, ponieważ wracam z marką 100%. A, to wiem, gratuluję w ogóle zakończenia akcji z akcjami w sumie tak naprawdę, bo chyba całkiem niedawno ogłosiłeś, że, tak, że jest wszystko dobrze. Tak, zamknęliśmy emisję. Gratulacje. Zrobiliśmy sobie taką, sami założyliśmy smycz na szyję, która może finalnie się okazała dobra, ale kosztowała mnie dużo nerwów. Bo zrobiliśmy minimum na 1,5 miliona, właściwie nie trzeba było robić żadnego minimum, ale ja zrobiłem to minimum specjalnie, dlatego że wiedziałem, że jeżeli będzie poniżej tego, to się zacznie szybkie przepalenie szmalu, a ja nie chciałem, no powiem teraz, może ktoś to sobie wierzy, nie chciałem marnować pieniędzy inwestorów i też świecić ludziom, że słuchajcie, kurde, minęło pół roku, pieniędzy żadnych nie ma. I dlatego takie poszło, to było minimum. Myśmy myśleli, że więcej zbierzemy kapitału, tylko że no, jeżeli patrząc na czas, jakie są, to uważam, że był to i tak ogromny sukces, bo było też sporo osób, które mówią, no ale nie w tych czasach, Winicjusz. Natomiast zostało to dowiezione, jak to się mówi, korporacyjnym językiem. Natomiast w trakcie też powstała, wykształciła się idea tej firmy w taki sposób, że przy rozmowie z inwestorami, z ludźmi, również z biznesu odzieżowego, którzy paru mi powiedział, stary, ja myślę, żeby moją firmę sprzedać, a ty mi tu mówisz o tym, żeby inwestować. Również z klientami. To został wykształcony taki model, gdzie właśnie nie chcemy przepalać pieniędzy i w ogóle pozbywamy się wszelkich kosztów, wszystko będziemy outsourcingować. Jasne. Nawet nie zamierzamy tego wynajmować biura. Może w przyszłości, nie wiem, mieszkanie w Warszawie, bo tu się bardzo dużo interesów załatwia, czy jakiś, no nie, ale generalnie nie chcemy robić budynku, zatrudnić 20-30 osób i iść w tym kierunku, na pewno nie teraz przy budowaniu tej marki od nowa i właśnie chcemy też działać w ten sposób, żeby wszystkie ubrania były NFT-kami i fizycznie i wirtualnie. To nie jest super najnowsza rzecz, ale uważam, że my dokładamy nasze stare DNA marki w postaci opowiadania historii i tak naprawdę tego, w czym ja osobiście jestem najlepszy. Czyli myśmy zawsze przez ubrania opowiadali jakąś historię, czy zachęcali ludzi do przemyślenia danego tematu. I w ten sposób chcemy zbudować społeczność wokół tematów, które będzie podejmowała marka. Jasne. Tak pokrótce. No tak, bo tak naprawdę ludzie kupują twoje ubrania, albo kupowali je jeszcze w poprzednim wydaniu, dlatego że mieli w tym jakiś własny egoistyczny interes, bo na przykład ta marka jakoś ich wyrażała trochę dalej. Ja zresztą pierwszy biznes mój w życiu polegał na robieniu sklepów internetowych i pierwszy sklep internetowy, który budowałem, był dla zielonogórskiego skate shopu, w którym oczywiście 100% było, był Mas, Klinik, wiesz, te wszystkie stare marki, które jeszcze były, zanim ktokolwiek myślał o tych rzeczach, które są teraz, czy tematach prosto i tak dalej, to mówię o takim bardzo old schoolu. No prosto akurat się pojawiło dosłownie rok po nas, tak, jako dokładnie. Marka odzieżowa, bo jako marka muzyczna byli
rok chyba wcześniej. Okej, okay, tak. Czyli potem weszli na ten rynek, na którym ty już byłeś. Tak. Ale rzeczywiście jest tak, że wiesz, no, dla nas w tamtym czasie, a akurat teraz dobrze się składa, bo to są te tak zwane około 20-letnie cykle resentymentu, nie? Że za chwileczkę trafisz na tych wszystkich ludzi, którzy chodzili w tych ubraniach, wiesz, za dzieciaka chociażby nawet. Ja jak nie wychodzę, jak jestem u siebie w domu, to chodzę w tych ubraniach starych swoich, właśnie w tych wszystkich klinikach, masach i tak dalej, ze względu na to, że no, to z tym się łączą jakieś określone emocje, więc jak chcesz to teraz wyciągnąć na jeszcze jakiś inny poziom, to fajnie, bo złapiesz właśnie tych ludzi takich jak ja, którzy gdzieś kojarzą to z młodością albo z czymś takim, co kiedyś było dla nich ważne i na przykład mówiło o statusie, no bo jak u nas ktoś miał markową bluzę, to one zawsze po prostu też trochę lepiej wyglądały, te bawełna była lepsza i tak dalej, no to na osiedlu to był ktoś, panie. A to zawsze było takie piekielnie drogie, przecież ile trzeba było odkładać na to. I, no. Wiesz co, to było akurat drogie tak, jak powinno być, bo myśmy naprawdę bardzo się przykładali do tego, żeby nasze rzeczy były jakościowe, natomiast żadna z tych rzeczy nie była przehajpowana, bo jasne. To nie były ceny takie, jak dzisiaj masz jakiś tam brand streetwearowy, co czasami za momentami gdzieś tam robi mariaże z krawiectwem wyższym, ale tak naprawdę jest streetwearowym, albo krawiectwo wyższe, które schodzi do streetwearu i nagle, wiesz, bluza kosztuje $1000, tak. A akurat ja nie mówię o przypadku, gdzie są tam, nie wiem, torebki za 30 000 zł, ale one naprawdę są dziełem sztuki. A tu mówimy o zwykłej bawełnianej bluzie. Za bawełnianą bluzę zwykłą, bez aplikacji całej ze Swarovski, $1000, czyli dzisiaj 5 000 zł, tak. No to to jest sporo za dużo. No to jest mniej więcej 10 razy za dużo. Mm. Ale dzisiaj ona z 500 zł może kosztować. No tak. Bo i wtedy dla młodego człowieka ona kosztowała na przykład 300, to było jak dzisiaj 500 czy coś. Tak. Ale też nosiły się bardzo długo. No ja mam niektóre ubrania z tamtego czasu. Zresztą mam koszulkę 100%, taką zwykłą białą koszulkę z czarną aplikacją. I wiesz, i to są rzeczy, które ja mam cały czas. Mam koszulkę Hemp Gru w ogóle z jakichś lat odległych. Ostatnio właśnie szedłem w niej po mieście i ktoś mnie zaczepił i ja bym powiedziałem, okej, tak standardowa akcja, sobie chcemy zrobić zdjęcie albo coś takiego. Mówi, nie chodzi mi o zdjęcie. Zajebista koszulkę. Okej. Wiem. Fajnie. Ale i że musi to być bardzo stara koszulka. Ja mówię, no tak, to są lata już tak naprawdę, z tym starym ich wzorem. Natomiast dlatego ci bardzo kibicowałem w kontekście tej emisji, no bo wiesz, dla mnie to też jest jakiś rodzaj sentymentu. Ja może nie wyglądam na jakiegoś szczególnego ulicznika czy hip-hopową duszę, ale no to jest moja młodość cała. No jak czegoś słucham w wolnym czasie, to są te rzeczy. No. No to słuchaj, super, bardzo dziękuję za to. Natomiast myśmy się już stargetowali bardzo mocno na 25-35 okay. i ludzi o liberalnych poglądach z otwartą głową. I to będzie nasz target taki absolutnie. Takich ludzi, którzy mają czas i chcą się zabawić w grę, którą my im będziemy proponowali za każdym razem, przy każdym dropie inną. A może na przykład ten drop nie będzie dla ciebie, bo ten cię nie interesuje. Jasne. A następny albo za dwa dropy będziemy mieli temat, który chcesz podjąć z nami i będziemy zapraszać do tej gry. Mamy całą masę różnych pomysłów, jak to zrobić od samego momentu sprzedaży po moment dostarczenia do klienta i chciałbym, żeby za każdym razem, każdy ten etap końcem już są ubrania, chociaż nie, właśnie nie są końcem, one są początkiem, bo to jest NFT i teraz ty masz swojego NFT-ka, a jeżeli ktoś mniej zna ten temat, to jest to swego rodzaju licencja, do której mogą być przypisane różne sytuacje. One mogą być przypisane za jakiś czas. Na przykład może się okazać, że macie t-shirt, ale za 2 lata z powodu tego t-shirtu nagle dostaniecie powiadomienie, że macie wejście na jakieś specjalne wydarzenie dlatego, jasne. Że go macie. I to się zdarzy za 2 lata. A może się nic nie zdarzy. Mhm. Różne są możliwości. Natomiast to tak tutaj sobie pozwoliłem o tym opowiedzieć, ale wiesz co, chcę zamknąć temat edukacji. Jasne. Ty tak troszeczkę moim zdaniem niepotrzebną, fałszywą skromność powiedziałeś, że w czasie tego przemówienia, że tutaj jestem może niewłaściwą osobą, żeby mówić, jak ta edukacja powinna wyglądać. A ja sobie pomyślałem, że jednak studiowałeś to, że
też jesteś po edukacji w wielu poziomach, a nie, że skończyłeś podstawówkę. Ja jestem, mam wykształcenie średnie, więc wiesz. Średnie, ale a, mówiłeś, że studiowałeś się tak. Nie skończyłem. W czwartym roku pomyślałem, okej, okay, no dziękuję. Dobra, słuchaj, to prezydenci nie muszą tego jak kończyć. Wiesz, tak, jak już jesteś na seminarium z logiki na prawie będąc, to już wiadomo, że nie zostajesz prawnikiem. To już jest dobry wyznacznik. A tak powiedziałem, no właśnie, że chyba rzeczywiście, tak powiedziałem w tym wystąpieniu, że trochę, no ja nie czuję się upoważniony do tego, żeby mówić, co uczyć. I powiem ci, że to chyba nie wynika wbrew pozorom z fałszywej skromności. Dlatego, że to wynika trochę z takiego myślenia o tym, że dzisiaj ja nie uwierzę nikomu, kto by wyszedł na właśnie katedrę i powiedział, to są umiejętności, których warto zdobyć w życiu. Ze względu na to, że my nie mamy bladego pojęcia, jakie naprawdę umiejętności będą przydatne za 20 lat tym młodym ludziom, którzy dzisiaj na przykład są na etapie wczesno-przedszkolnej edukacji. Podobno właśnie filozofia. O, to by było ciekawe. No, no tak, w sumie się sprawdza od lat. Harari twierdził, że ten zakładał to, że bardzo dużo rzeczy będą robić maszyny, ale to ktoś maszynom musi powiedzieć, jak mają to robić i tak. W tym momencie wchodzi filozof cały na biało, no bo to on robi dywagacje na temat, co faktycznie tak, czy samochód powinien wjechać w grupę dzieci, czy w staruszka, nie? I to no dokładnie. Właśnie. I to są a co to za staruszek? Może a, to właśnie, Albert Einstein? Ale to, wiesz, a to mamy... zwykłe gnoje, patusy, jakich mają rodziców. Pijacy pewnie też będą pijakami. A to wiesz, autonomiczny samochód musi podjąć decyzję tu i teraz. Nie? To musi wszystko rozłożyć. No, ale algorytmy szybko zasuwają. Tak. A może by było tak, że wiesz, przyznajemy obywatelom punkty i w tym momencie jest szczytywana wartość punktowa teraz i teraz od ciebie... Albo po Facebooka. Bak. Dobra, okej, co ten gnój wrzucił? O, uczy się. Cholera jasna. Czekaj. Całkiem niezły. Kurde, a ten wielki naukowiec, ale on już się starzeje najlepiej. Lata są już, zanim czy on coś jeszcze odnajdzie, czy coś. Mamy tutaj młodego sportowca i młodego tego. Tak, no ich ojcowie faktycznie pili, ale przecież nie można powiedzieć, że na pewno wyrosną z nich pomste dzieci. Ten się naprawdę nie stara, ten chuj kurwa co? Wiemy, że kurwa wciągasz mefedron na przerwie. Wiemy to wszystko, pokazałeś na Instagramie zdjęcie. Czytaliśmy z Instagrama, dokładnie. Jeżeli... Miałeś powiększone powieki na zdjęciu, jak z łazienki wychodziłeś. Na długiej przerwie. Jeszcze 3 minuty po dzwonku. To jest największa patologia jest wtedy, tak. I wiesz, i potem rodzice kogoś takiego dostają uzasadnienie od tego robota, który zadecydował autonomicznie, że akurat tak się stanie. No, tragiczna jest to perspektywa, ale rzeczywiście ja na przykład nie byłbym tak odważny, jak Harari powiedział a propos tej filozofii, bo na przykład z punktu widzenia tego, co ma miejsce od 24 lutego bieżącego roku, to może jednak ta sprawność fizyczna i jeszcze umiejętność spreparowania naboju albo pocisku rakietowego w stylu MacGyvera. Może to będzie akurat element, który będzie umiejętnością przyszłości. Więc ja myślę, że ja trochę to ściągam od takiego fińskiego teoretyka edukacji, od gościa, który nazywa się Pasi Salberi. I on kiedyś powiedział, zapytany o to, jak to się dzieje, że ta fińska edukacja kiedyś w latach jeszcze 70., nawet na początku lat 80. była w kompletnej zapaści, no bo to była taka rolnicza naprawdę. No, stary fiński system edukacyjny był dramatem. Polski obecny przy nim jest świetny, a teraz jednak w tych testach PISA czy w jakichś różnych rankingach międzynarodowych, jakbyś nie popatrzył, to zawsze ta Finlandia w top 3 będzie. I Pasi Salberi wtedy powiedział, no dobrze, ale mieli Państwo, wy się ekscytujecie tym, że nasze dzieci nie mają prac domowych, że tam rozmawiają sobie swobodnie z nauczycielami, ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, dlatego że my właśnie nie wiemy, czego ich nauczyć, jakie umiejętności im się przydadzą w życiu. W związku z tym, to co my zrobimy, to my ich nauczymy tego, w jaki sposób one się mają uczyć i jak mają zdobywać wiedzę na własną rękę i jak jeszcze mają zrobić tak, żeby ta wiedza z nimi została na dłużej. Dlatego, że taką moim zdaniem ogromną... Była przydatna w tym wszystkim. Tak, dokładnie. No, właśnie, no. I to moim zdaniem ogromnym problemem współczesnym, a propos systemu edukacji, jak jeszcze kończymy ten wątek, jest to, że my nie patrzymy na uczenie się samo w sobie, jak na umiejętność każdą inną. Gdybym ja prowadził twoje piękne BMW, to i bym robił to w straszny sposób, dramatyczny, to ty byś był w stanie mi podpowiedzieć, co mam zrobić, nie? Tam przyspieszaj spokojniej, zrób coś tam innego, idź jeszcze raz na kurs na prawo jazdy, albo zatrudnij kierowcę. No różne rady byś był w stanie mi dać ze względu na to, że obaj dobrze wiemy, że umiejętność jazdy samochodem
jest umiejętnością, która może być ćwiczona i ktoś może lepiej albo gorzej jeździć samochodem. W przypadku tak fundamentalnej umiejętności, jaką jest uczenie się w życiu, my nie mamy dokładnie takiego samego patrzenia na to. Dlatego, że my wtedy nie traktujemy tego jak umiejętności samej w sobie. Więc jak się ktoś słabo uczy, ma słabe wyniki, to zamiast tego my mu przyklejamy łatki. Nie? Taka, jak dyplomatycznie chcesz o kimś powiedzieć, że jest do dupy uczniem, to mówisz, że jest zdolny, ale leniwy. Nie? Na przykład to jest taka rzecz, którą ja często słyszałem. Albo, że się nie przykłada, że się nie koncentruje. Ja zawsze zadaję proste pytanie, to jakby, jak ja się mogę koncentrować bardziej? Co ja mam patrzeć jakoś mocniej na te podręczniki? Jakie to są sposoby? I fiński model edukacyjny odwraca to zupełnie i pokazuje, że ty się możesz nauczyć tego, jak się uczyć lepiej. Jak zrobić tak, żeby właśnie więcej z tej szkoły zapamiętywać. I niekoniecznie kwestie tutaj mam na myśli rzeczy takie, jak czasami niektórzy mówią, a bo szkoła jest nieprzydatna, dlatego uczniowie mało zapamiętują. Z punktu widzenia procesu zapamiętywania informacji, jej przydatność nie ma dużego znaczenia, bo my zapominamy informacje, które są nam przydatne, na przykład słówka w języku obcym, to jest obiektywnie przydatna rzecz, a mimo to zapominamy czegoś, zapominamy tego zagresu, a z drugiej strony pamiętamy informacje zupełnie bezużyteczne. Jakbym cię zapytał na przykład, co robiłeś w trakcie ataków 11 września albo w trakcie katastrofy smoleńskiej, to podejrzewam, żebyś był w stanie podać okoliczności tego zdarzenia. Gdzie byłeś, jak byłeś ubrany, z kim byłeś. Wiesz, z całym szacunkiem dla tych wydarzeń, tak, one nie są przydatne. Odniosę się do tego. Tak, ale one są zapamiętywane przez mózg, emocje. Ponieważ jest bardzo duża emocja i negatywna. Tak. A jak wiemy, negatywne emocje są lepiej zapamiętywane niż pozytywne i to wynika z powodu funkcji przetrwania w dżungli. Na przykład, natomiast ja akurat pamiętam jedno zdarzenie, że stałem w moim pokoju, mieszkaniu i rozmawiałem z pracodawcą ówczesnym i on mi zaczął wyjeżdżać z jakimiś tam tematami, które są do zrobienia. Ja mówię, ty widziałeś, co się do cholery jasnej stało? A on, ale co się stało? Ja mówię, no kurna, no nie widziałeś, że ten on... A, tak, no wiem, stało się. Oh, wow. What the fuck, kurwa. Na mnie to zrobiło wrażenie, chociaż daleko ode mnie. Chciałem tutaj jeszcze zrobić dygresję, a propos, co ty powiedziałeś w Skandynawii. Kolega mi opowiedział taką przypowieść, która mi się bardzo podobała. On był takim łącznikiem między szkołami, że jeździł i teraz już nie jest to dobrze dokładnie opisywać jego funkcję, ale on podpatrywał jakieś różne zachowania w szkołach innych, w innych państwach i o tym rozmawiał tutaj z jakimś działem edukacyjnym. Nie wiem, jak ta jego funkcja dokładnie jakiś wyglądała. Taki rodzaj kuratora trochę, nie? Który coś jeździ, takiego, sprawdza i wyciąga tego wnioski. Ale pojechał gdzieś do Skandynawii i mówi, że był świadkiem takiej historii, że stał i rozmawiał z dyrektorem szkoły. I nagle podszedł dzieciak i mówi do tego dyrektora szkoły po angielsku. I mówi, to fajnie se tak gadać, to pan opowie tutaj naszemu gościowi, jak to pan nam obiecuje skatepark już 10 raz i dalej go nie ma. Dziękuję, do widzenia. To jest dokładnie to, o co w dużej mierze chodzi. No bo zobacz, to jest tak naprawdę trochę zaprzeczenie tego, o czym mówiliśmy a propos pruskiego modelu, nie? Że jakby w pruskim modelu ten dyrektor jest taką świętością, na której ty nigdy w życiu byś nie podniósł ręki. A w dużej mierze, kiedy pierdolony ktoś... Prusak, ale tak. Przecież on ma bagnet na głowie, kurwa, on jak komuś z dynki przypierdolony. Pierdoli, to od razu zabija. To jest taki człowiek. Spitzelhaube. Natomiast faktycznie, no tutaj absolutnie cudowny akt odwagi ze strony ucznia, który nie boi się czegoś takiego powiedzieć. Nie, to że jeszcze właśnie chodzi o to, że chyba tam jest taki system edukacji, że w ogóle to właśnie nie był żaden akt odwagi. To w Polsce mógłby być. Tak, to po prostu normalka. Tak, o, pochwal się, kurwa, swoimi mądrościami. Gdzie jest nasz skatepark? My tu chcemy napierdalać kickflipy na drugą nogę, a nie, kurna, ten ja na moją własną robię ledwo, kurna. Nie ma skateparku. Więc wiesz, to jest to super. No i oczywiście jest tak, że podejrzewam, że ten uczeń i tak zna swoje miejsce w szeregu, zna granicę, że nie wjedzie mu na banie temu dyrektorowi na takiej zasadzie, że tam właśnie zdewastuje go psychicznie, a z drugiej strony właśnie ma w sobie ten rodzaj takiej cywilnej uwagi, odwagi, który jest wycinany przez taki system, który równa do
do równego właśnie. I to jest ten ogromny problem. Te skandynawskie szkoły, one mają w sobie dużo dobrego pierwiastka, ale też ten sam Pasi Salberg powiedział o tym, że system edukacyjny musi być jednak mimo wszystko dostosowany do obowiązujących warunków. I wtedy, kiedy ja sobie myślę o tym, w jaki sposób ja powinienem zaprojektować na przykład system edukacji w Polsce, to naprawdę bez fałszywej skromności czasami bezradnie rozkładam ręce, bo ja nie do końca wiem, w jaki sposób tak trzeba zrobić. Ja bym na pewno był w stanie, i kiedyś zresztą w ramach Ministerstwa Edukacji Narodowej, co wspomniałem, ja się spotkałem jeszcze wtedy z panią minister Zalewską i powiedziałem: pani minister, może wykorzystajmy lekcje wychowawcze. To jest najbardziej bezużyteczna lekcja w szkole. Ona jest tylko po to, żeby przeczekać coś. Może byśmy zrobili na takiej zasadzie, żeby wziąć tę lekcję i zrobić tak, żeby nauczyć nauczycieli, w jaki sposób mogą mówić o technikach zapamiętywania informacji, żeby właśnie mogli w trakcie tych lekcji wychowawczych uczyć uczniów o samych w sobie sposobach na zapamiętywanie informacji. No ale biorąc pod uwagę, że lekcje wychowawcze dalej w każdej szkole są takim dramatem, jaki były, no jak widzisz, ta misja się nie zakończyła. Ale pani minister zapomniała, co do niej mówiłeś. Pani minister była wtedy bardzo szybko wymieniona i pojechała do Brukseli, zdaje się. Ale ona zaskakująco była... właśnie pamiętam, nie wiem, czy nie zdradzam jakichś tajemnic państwowych, ale no... Nic nie podpisywałaś, pani, możesz mówić pani wszystko. Pani minister, tak ładnie, zostanie to między nami. Tam, jasne. I między tymi setkami, tysiącami osób, które potem zobaczą ten materiał, że pani minister wtedy powiedziała, ona sama jako nauczycielka... trudno to będzie, ze względu na też na konserwatyzm nauczycieli, że nauczyciele sami... Nie pierdol, chodź na jointa, kurwa, za szkołę, kurwa. Zajebiemy w kiblu, kurwa, nie mogę tego słuchać. Cały czas pierdolą mi o tej edukacji. Myślisz, że mnie to interesuje? Myślę, że ja po to tu jestem. I ona wiedziała, że to się spotka z ogromnym sprzeciwem, mimo wszystko już tam pewnie jakieś konsultacje społeczne były zrobione, ale wyszło jak wyszło, nic się nie zmieniło i dalej się nie zmieni. To jest wielki problem zmian, to jest, kurde, bojaźń przed krytyką. Na pewno, na pewno, absolutnie. To jest sytuacja też taka, w której wiesz, jeszcze jakby nie patrzeć, no ja nie chcę tutaj usprawiedliwiać jakiegokolwiek ministra edukacji narodowej, bo ja też mam jakiś taki stosunek do polityków raczej średni, ale no tutaj jako osoba z nauczycielskiej rodziny muszę też powiedzieć o tym, że nauczyciele sami w sobie nie są skłonni do zmian i nie za bardzo za nimi przypadają. Jeśli jest jakakolwiek reforma edukacji, chociaż w najmniejszej formie, to u mnie w domu jest zawsze: o Jezus, znowu coś od nas chcą, że jest dobrze, że było dobrze, o co chodzi. Może być gorzej. Tak, może być gorzej. To jest taka typowa wschodnia mentalność. No bo nie raz było tyle razy gorzej, tak, że już kurwa, jak jest ziemniak do zjedzenia, to i tak, tak dobrze. Nie zmieniajmy. Całą nie? Rosję na tym zbudowano. Tak, że zawsze może być gorszy cel, tak, nie? Dlatego ten... Putin się kurwa może tak panoszyć. Słuchaj, a ja mam takich, bym parę pytań ci zadał właśnie a propos tej edukacji i spróbujmy tak, spróbuj ty, a czasami może coś dodam, się krótko ustosunkować. Więc dobra, na przykład tak. Krótko, bo ja mam zawsze pierwsze. Uczmy się jak uczyć, to wiadomo, to się zgadzamy obydwoje, taka lekcja by się przydała i zapamiętywania cyfr na przykład zdarzeniami. Jasne. I to, masy, że ty mówiłeś, że bardziej interwały niż bloki. Tak. Okej, okay, są pewne badania, powinno być, uczmy się jak uczyć, to jest jedno. Dwa, czy zestaw lekcji, jeśli chodzi o szczególnie zakres przedmiotów, jest twoim zdaniem okej, czy jest zbyt szeroki? Czy ta wiedza ogólna nie jest zbyt ogólna? Czy faktycznie ktokolwiek powinien wiedzieć, co to kurwa jest pantofelek i... jaką ma długość ciała, nie? Jak ktoś pamięta dzisiaj, jak jest długość ciała pantofelka, to ma bardzo ciekawe życie. To naprawdę gratuluję. Ale wątek ciekawy i bardzo, bardzo złożony. I postaram się krótko. Zacznijmy od tego, żeby zrozumieć w ogóle tą sytuację, w której my
się znajdujemy obecnie, musimy cofnąć się, dlaczego ten system wygląda tak, jak wygląda. Bo kiedyś dostęp do wiedzy był po prostu reglamentowany. To nie jest tak, że właśnie mieliśmy dostęp do niego z perspektywy, z poziomu telefonu i mamy maszynkę, która służy nam do tego, żeby oglądać psy na deskorolce, bardzo fajnie, ale z drugiej strony to też jest portal do informacji właściwie każdej o wszystkim. To jak my go wykorzystujemy, powiedzmy, to jest druga sprawa, ale kiedyś, biorąc pod uwagę, że tego nie było, ty musiałeś złapać za suknię jakiegoś takiego dziwnego faceta, który chodził z siwą brodą, i bo on był tym źródłem wiedzy. I po to, żeby się łatwiej to organizowało, zorganizowano na przykład to w takiej formie, że się zbiera naraz wiele osób i ta osoba mówi raz i tak w taki sposób powstał wykład. I teraz, kiedy my sobie zdamy sprawę z pochodzenia tego wszystkiego, my możemy dzisiaj zadać kluczowe pytanie, czy my nadal czegoś takiego potrzebujemy, biorąc pod uwagę, że nie mamy reglamentowanego dostępu do wiedzy. Że moim zdaniem w takiej sytuacji też dużo łatwiej byłoby nauczyć kogoś instrukcji obsługi tych informacji, a nie tych informacji samej w sobie. Czyli to nie chodzi tylko o techniki polegające na tym, że ja coś zapamiętam, tylko na przykład, czy ja... Jak googlować. Tak, jak googlować, jak krytycznie oceniać źródła, które źródło jest adekwatne, które nie, któremu zaufać. To są prozaiczne problemy, które bardzo często są uczone dopiero na studiach, na przykład, nie wiem, na Wydziale Historii, na której... Wierzymy tylko TVP1. Na przykład. Wszyscy inni kłamią. Tak, jest to jakaś zasada. Czy słuszna? Ale no chyba tego w szkole by uczyli. Obecnie pewnie tak. Ale co, no TVP1, no proste, tam ci mówią, jak jest. No właśnie, i teraz jest, wiesz, dobre pytanie, bo w tym kontekście tej wiedzy encyklopedycznej, ona jest jakimś powodem do dumy, na przykład w stosunku do wielu europejskich społeczności. Jak ktoś sprawdza przeciętną wiedzę Amerykanina na temat świata i geografii chociażby nawet, no to dla wielu ludzi Europa jest jakimś jednym krajem, a Polska jest być może jakimś stanem w Europie, co pytanie jest, czy na ile to jest kwestia zgodna z prawem, na ile nie, ale rzeczywiście jest tak, że my bardzo często się wyśmiewamy z braku wiedzy ogólnej. Takie programy jak Matura to bzdura, jak tego typu inne rzeczy, generalnie podsycają w nas tą tendencję. A z drugiej strony zapominamy, że śmiejąc się z tych Amerykanów, gdzieś nam umyka to, że oni są piekielnie dobrze wyspecjalizowani w swoim temacie. I może być ktoś... Baseball i rap. O tak, chociażby nawet, no, dwie wielkie zdobycze. Ale baseballa nie mają już wszyscy. To prawda, ale rzeczywiście jest tak, że no, ja po pierwsze uważam, że nie dość, że ten zestaw przedmiotów jest już niewspółmierny do rzeczywistości obecnej, to jeszcze sama ta forma podawania wiedzy jest problematyczna. Dlatego, że nam się wydaje i na przykład mi się przez całe życie wydawało jako uczniowi, że szkoła to jest miejsce, w którym ja się uczę. To nie jest prawda. To tam nie zachodzi proces uczenia się tak z punktu widzenia psychologii kognitywnej, tego kiedy nam coś zostaje w głowie. Ja na przykład dlatego nie lubię stwierdzenia w ogóle słowa nauczyciel, bo to jest ktoś, kto mnie naucza. To nie jest prawda. To jest prezenter informacji. On się powinien... prezenter. On ma zaprezentować mi treść jakąś. A może uczyciel bez N? Uczyciel, tak. Uczyciel. Albo spróbowy uczyciel, no bo on próbuje, ale to nie jest ten moment, w którym następuje zapamiętywanie. Są takie badania prowadzone przez profesora Arta Grisera na Uniwersytecie w Memphis, które pokazują nam, że jak weźmiesz w poniedziałek grupę dzieci i wyłożysz im jakąś materię, jakikolwiek temat, to oni za tydzień, w następny poniedziałek będą pamiętali 8% z tego, co im pokazałeś w poprzedni poniedziałek. My mówimy o takiej skali. 8% po tygodniu. To pomyśl sobie, co w skali, kiedy kończymy szkołę. Więc dla mnie w ogóle ta instytucja w takim kształcie, jakim ona jest teraz, jest niewspółmierna do czasów, w których się znajdujemy. I jak ja słyszę o tym, że w szkole się pojawiają tablice multimedialne, jakieś niesamowite rzeczy elektroniczne, to ja dostaję wysypki alergicznej. Dlatego, że to my za każdym razem się zastanawiamy, jak im lepiej tym dzieciakom prezentować informacje. A to nie jest tak, że my się powinniśmy zastanowić nad tym, okej, jakie informacje my chcemy, żeby oni zapamiętywali i jak zrobić tak, żeby oni zapamiętali. I tutaj są rozłożone akcenty, nie? Dobra. To była krótka odpowiedź na moje pytanie, która nie odpowiedziała nawet na moje pytanie, a teraz czy mógłbyś długą, rozbudowaną dać odpowiedź na to, czy lektury powinny być obowiązkowe, czy powinni sami sobie dobierać lektury uczniowie, a może powinno być to mieszane? Poproszę o długą, wyczerpującą odpowiedź. Tak. To ja ci powiem, że jako wydawca książek i też osoba, która pisze książki, wiem, że lektury są jednym z moich największych przeciwników w moim biznesie. Dlatego, że nic tak nie znielubia książek i nie obrzydza jak temat lektur.
To była ta długa wyczerpująca odpowiedź. Okej. Okay. A wiesz, że na poprzednie w sumie nie doszliśmy do tego. Nie, ja się zgadzam. Pytanie to było takie, że czy... Czy te przedmioty powinny takie być? Czy powinno być tak szerokie spektrum przedmiotów, czy powinno być jednak trochę węższe? Biologia, geografia, kurwa, fizyka, matematyka, jeszcze jakieś wiedza o społeczeństwie, na której nie ma żadnej wiedzy o społeczeństwie. No tak. Czy hit teraz, historia i teraźniejszość, fenomenalny przedmiot. To odpowiem ci jak prawnik, to zależy. To zależy od etapu edukacji. Na samym początkowym etapie tak, trochę wiedzy ogólnej po to, żeby dzieciaki miały chwilę na to, żeby sobie wybrać specjalizację, a potem tak naprawdę doprowadzenie do sytuacji, w której już się specjalizujesz, ale, co jest bardzo ważne, my często zapominamy przy różnego rodzaju specjalizacjach, że dzieci muszą mieć też łatwy powrót do tego, gdyby się ta specjalizacja okazała nie ich. Czyli ty za każdym razem możesz trochę podążać swoimi zainteresowaniami i to jest w dużej mierze skandynawski model edukacyjny. No o to w nim chodzi, czyli jakby to trochę idzie za dzieckiem. Dziecko, no i właśnie to jest trochę pytanie właśnie wracając do tego, o czym mówiłeś na początku. Kto komu służy? Nie? Czy system edukacyjny służy dziecku, czy dziecko służy systemowi edukacyjnemu? W obecnej wersji ta druga opcja jest prawdziwa. Ale my się też powinniśmy zastanowić nad tym, czy ten dobór przedmiotów jest w ogóle właściwy. W mojej opinii nie jest on właściwym doborem przedmiotów. Ze względu na to, że my w dużej mierze zapominamy, że uczenie się to nie jest wyłącznie uczenie się materialnej wiedzy, jakiegoś zestawu informacji pod tytułem stolicą Australii jest Canberra. Nie, nie chodzi o to. Sytuacja jest też taka, że uczeniem się jest też proces nabywania umiejętności czy kompetencji. Stolicą Australii? Canberra. Tak? No. Kurde, myślałem, że jest. Ale widzisz, to na przykład jest powód, dla którego jak się na przykład zapamiętujemy informacje i to na twoje usprawiedliwienie powiem, że to w jaki sposób się w polskiej szkole uczy chociażby nawet stolic, jak już jesteśmy przy tym temacie, to jest metoda czysto pamięciowa, która jest oparta na powtarzaniu tych samych informacji tyle wiele razy. Z punktu widzenia dzisiejszej wiedzy wiemy, że powtarzanie informacji nie ma znaczenia, tylko ma znaczenie stopień ich przetworzenia. Czyli na przykład, jak ci raz mogę powiedzieć, że stolicą Brazylii jest Brasilia, a nie Rio de Janeiro, i to jest raz ci o tym powiedziałem, i ja chcąc, żebyś ty zapamiętał tę informację na dłużej, ja nie mogę ci powiedzieć, wiesz co, Wini, jeszcze raz ci powiem o tym, że stolicą Brazylii jest Brasilia, po to, żebym ja w tym momencie naiwnie myślał, że ta informacja ci zostanie w głowie. Nie, ja ci ją mogę powtórzyć, ale ja muszę ci przetworzyć. Czy ja na przykład mogę ci ją przetworzyć tak, że ty ją raz na zawsze zapamiętasz i zadać pytanie, dlaczego jest tak, że stolicą Brazylii jest Brasilia? No bo przecież tam są same inne miasta, które my znamy, Rio de Janeiro, São Paulo i tak dalej. Dlaczego nie one? I przez sam fakt zadania tego pytania, to jest w ogóle metoda zapamiętywania informacji, którą ja nazywam metodą ciekawskiego dziecka, bo ciekawskie dziecko zawsze pyta, a dlaczego? Dlaczego tak jest? To ja ci powiem, że właśnie dokładnie państwu brazylijskiemu o to chodziło, żeby pokazać ludziom, że Brazylia to nie jest wyłącznie wybrzeże, tam gdzie jest ten produkt krajowy brutto, więc wybudowali sobie sztuczną stolicę pośrodku niczego po to, żeby wysłać wszystkim innym dookoła, całemu światu informację, że interior brazylijski też ma znaczenie. I więc... się nie udało, i tak wszyscy myślą, i tak że wszyscy Rio. Myślą, że Rio, dokładnie, ale dla samego... Nie udało się, głupi pomysł. Głupi pomysł. Wracajcie do Rio, tak. Nawet jak tam nie byliście. Ale wiesz, kiedy mówimy... Stolica do Krakowa. I... Nie, już Warszawa też wszyscy wiedzą. To już raczej. Ale widzisz, jakbyś był obcokrajowcem, to mógłbyś nie mieć wiedzy. No, więc ja bym musiał wiedzą. Trochę... W Polsce się udało, wam się nie udało. W Polsce się udało. Patrzcie, jak się to robi w Polsce, kurwa. No, ale widzisz, no i Warszawa. Jest taka teoria, która mówi o tym, że ona bardziej pasowała, bo posłom litewskim było bliżej do... się spotkać w połowie drogi między Wilnem a Krakowem i akurat tak się złożyło, że była niewiele znacząca mieścina, jaką jest Warszawa i ona pięknie pasowała. Oczywiście to też jest część prawdy, ale zobacz, kiedy my mówimy o uczeniu się i o zestawie informacji, to kiedy my to pogłębiamy w ten sposób, a nie marnujemy czasu na powtarzanie, to jest takie średniowieczne misie mówienie. Brazylia, 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 Brazylia. No i my liczymy na to, że to zostanie w głowie. No spoiler alert, nie zostanie. No ale na przykład jeśli chodzi o ćwiczenia powtarzalne, takie jak na przykład w sporcie, albo na przykład albo na przykład nauka gry na instrumencie, to jednak powtarzanie pewnej sekwencji zapada w pamięci. Tak, I teraz są bardzo dobre badania prowadzone na przykład na graczach tenisa. Na takiej zasadzie
jak my możemy najlepiej nauczyć kogoś forehandu. I stara szkoła mówiła o tym, że ten forehand ma być po prostu robiony do perfekcji. Były takie nawet zakusy, mówiło się o tym, że istnieje taka zasada 10 tysięcy godzin, po to, żebyś stał się mistrzem w jakiejś dziedzinie, potrzebne ci 10 tysięcy. Na przykład dzisiaj wiemy, że to jest... 20 tysięcy. Nie ma nic wspólnego z prawdą. Żeby nauczyć kogoś dobrze forehandu, musisz nauczyć kogoś na takiej zasadzie, żeby on go blokowo nie powtarzał. Czyli właśnie nie, na takiej zasadzie, że ja nauczę cię lepiej forehandu na takiej zasadzie, że będę ci rzucał piłkę na backhand. Po to, żebyś ty za każdym razem ten forehand nie spodziewał się go w tym przypadku. I ta zasada jest uniwersalna dalece szerzej niż nawet na samym uczeniu się instrumentu czy gry w tenisa. Bo na przykład chodzi nawet o samo w sobie powtarzanie informacji. Nie wiem, czy kiedyś miałeś coś takiego i pytanie, czy ci się zdarzyło mieć coś takiego w życiu, że czytałeś jakiś podręcznik albo coś tak bardzo dobrze, że gdybym cię poprosił o to, żebyś zamknął oczy i wskazał mi miejsce na kartce, gdzie jest napisana dana informacja, to byś był w stanie to zrobić. Zdarzyło ci się coś takiego? Wiesz co, nie wiem, nigdy tak na to nie patrzyłem. Mhm. Także nie. Wielu ludzi tak ma coś takiego, że bierze jakąś, wiesz, książkę dowolnie, coś i mówi, okej, zamknę oczy i to jest ta informacja napisana, bo tak dobrze zna ten tekst. Są takie bardzo dobre... Próbuję się zastanowić. Może, ale nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, to ja prawie nigdy nie czytałem i zawsze słuchałem. Słuchałeś. To w ten sposób się uczysz. No jasne. I nawet teraz to już w ogóle nie czytam, ale czyta moja mama i ma kanał. Ostatnio czytałam, gdzie mówił o tych. I wiem, że tutaj się mały prezencik dla mnie szykuje. Tak, przypomniałem sobie. Oni, to dla mamy napisz od razu, widzisz. To tak. Tak. I ja go mamie przekażę. Pięknie. Natomiast i ona w ogóle omówi twoją książkę. Naprawdę? W swoim programie. Oczywiście, wow. Że tak. To będę zaszczycony. Jestem przekonany, nie mówię teraz za nią, tylko mówię, bo znam jej po prostu zachowania. Ona jak dostaje takie książki, to ona wtedy je opowiada. Bardziej będzie miło, to fantastycznie. Natomiast ja słucham audiobooki, ale wyobraź sobie, że no miałem taki przywilej, który chyba mało osób miało w czasach komunizmu, a przede wszystkim może to przywilej to złe słowo, po prostu ludzie o tym nie wiedzieli, bo miałem babcię niewidomą. I z powodu tego, że ona była niewidoma, to pożyczało się jej z biblioteki kasety. Tak, i słuchowiska wszelkiego rodzaju. Ale w ogóle kasety, różne takie znane książki były już wtedy nagrywane na kasetach. I to czasami ja te kasety od niej brałem i ja słuchałem tych kaset. Jak ja to odkryłem, to się okazało, że ja uwielbiam książki, że ja przepadam. Tylko, że ja od dziecka nienawidziłem tego czytać. Ja tego nienawidziłem. Tego procesu Mama samego. Potrafiła mi przeczytać kawałek książki w najciekawszym momencie zostawić i położyć. Ja tego nie ruszyłem. Czekałeś, aż ona będzie czytała. Albo ona to przeczyta, albo kit z tą książką, nieważne. Natomiast jak się okazało, że są te nagrane książki, to ja je pożerałem po prostu. Natomiast oczywiście w życiu, wiadomo, że tam ileś książek przeczytałem. W liceum jestem bardzo dumny z mojej osoby, bo przeczytałem tylko jedną książkę. Panią Dulską. Moralność pani Dulskiej. Nic oprócz tego nie przeczytałem. Gardzę tymi książkami, gardzę pomysłem, że miałem to gówno w ogóle czytać. Nic mnie one nie interesowały, natomiast byłem na tyle przedsiębiorczy, że jak przeczytałem jakiś skrót, to umiałem tak o tym barwnie opowiadać. A kiedyś miałem taką historię, że słuchaj, poszedłem na chorobowy, byłem chory i była to jakaś lektura. Ja mówię sobie tak, ja pierdolę, teraz no jestem chory, no wreszcie to gówno przeczytam. Kurde, nienawidzę tego i przeczytam. Słuchaj, robiłem wszystko w czasie tej choroby, tylko kurwa nie czytałem tej książki. Przeczytałem, pięć stron. Kurde, nie wytrzymałem więcej tego. Myślałem, że się pożegnam. Mimo, że miałeś czas w teorii, tak? Miałem czasu jak cholera, ale po prostu wszystko tylko nie to. I nagle ja wróciłem po tej chorobie, a wtedy były te kretyńskie właśnie jakieś przepytywanie z lektury. I ta pani od polskiego mówi tak. No, to teraz proszę, zaczynamy. Kto opowiada? Ja tak, pięć stron mam. Ja?
No nie, pięć stron znam. No i jadę o tych pięciu stronach i się nagle okazuje, słuchaj, że tam na tych pięciu stronach nic nie tego. One już ten, a ja jestem pogubiony. Ale tak to obróciłem, że ona opowiedziała całą resztę. Jasne. Dostałem piątkę. Wow. I mówię, no, tak się załatwia sprawy. To ja miałem jestem to dumny podobnie. Z siebie. Też miałem problem z lekturami, mimo że moja mama jest nauczycielką języka polskiego, ale lektury były dla mnie zawsze problematyczne i przede wszystkim dla mnie największym problemem było to, że ja to muszę zrobić. Ja nie chcę tego zrobić, ja nie chcę czytać tej książki, ale muszę ją przeczytać. I ze względu na to właśnie powiedziałem, że niektórym ludziom właśnie lektury mocno zbrzydły w ogóle instytucje książki, ale też znowu trochę wracam do tego, że lektury pełnią bardzo ważną rolę w tym procesie starego pruskiego systemu, no bo one cię mają nauczyć w teorii jakiejś postawy, na przykład martyrologii narodu polskiego, Polska Chrystusem narodów. No nie przypadkowo jest ten dobór lektur taki, żebyś raz na zawsze zapamiętał, że Polacy to są ci dobrzy, którzy walczą o wartości, o moralność, o jakieś rzeczy, a reszta świata to są ci źli. I to ma swoje bardzo poważne konsekwencje. Mówi się takie, na przykład... Takie, że się u nas to nie udało. Cały czas my, Polacy, na siebie mówimy cebulaki, frajerzy i tak dalej. A w Rosji się to udaje świetnie, w Izraelu też. No tak, świetnie się udają te dwa kraje, umieją nauczyć wszystkich, że oni wszystko robią najlepiej, że terroryści to ci, którzy się bronią. Na przykład, no tak, no bo to już jest, coś... ociera się o piękne, też zupełnie inne, tak, pranie mózgu, ale rzeczywiście wszystkie narody, które mają w sobie jakiś taki rodzaj praktycznego myślenia i taką prowadzą realną politykę i praktyczną, no one właśnie oni nie mają też praktyczną najeżdżają na dany kraj, tak, i potem oznajmiają, słuchajcie, tam mieszkają tacy szmaciarze, że nie chcą wdychać i oddać nam wszystkiego, co mają. To są podli, ohydni, wstręcitni terroryści. W związku z tym trzeba zrzucić bomby na ich dzieci. Rozumiecie to? Tak. No widzisz, to jest zawsze... Prewencja, skurwysyny. Zawsze to jest niestety to, kto opowiada lepszą historię i którą historię więcej osób uwierzy. No, jest to przerażające. Jedni i drudzy mają bardzo dobre kino. To prawda. Tylko tamci w Hollywood, a ci u siebie nawzajem. Tak, ci u siebie. Rosyjskie firmy też są bardzo dobre. Tak. To prawda. Ale widzisz, no to są rzeczywiście takie wątki, które bardzo dobrze pokazują, jak właśnie coś takiego, co my czasami tak sobie machamy ręką, że myślimy, tam wiesz, właśnie pantofelek, jakieś lektury, przyczyny i skutki wojen persko-greckich, one mają wpływ na późniejszą postawę. Ja jestem zresztą z tej szkoły, którą świętej pamięci profesor Jerzy Wetulani wyznawał, czyli że te czynniki środowiskowe mają bardzo duże znaczenie, środowisko, otoczenie na to, kim my jesteśmy, i jego zdaniem, mimo że był neurobiologiem, no on też walczył o to, żeby nie przeceniać tego, że ten zestaw genetyczny, z którym my się rodzimy, determinuje nas na całe życie. No nie do końca tak jest. No my musimy zważać na to, że to środowisko, w którym się urodziliśmy, ono też nas kształtuje, no pewnie w dużo większym stopniu niż nam się może wydawać. Wpadłem kiedyś przez to w depresję na 2 lata. Naprawdę? Przez tą konkretną sprawę? Przez to, o czym mówisz. Mhm. Przez to, że, bo zauważ, że wymieniłeś 2 czynniki, które nas determinują. Czyli środowisko i kod genetyczny. I my jesteśmy wypadkową tych dwóch rzeczy. A na obydwie z nich nie mamy wpływu. Więc co by to oznaczało w języku matematyki? No. Że na wypadkową nie mamy żadnego wpływu. Tak. Ta myśl mnie totalnie zdołowała, bo sobie pomyślałem, że nie mam fajnego kodu genetycznego, że nic fajnego ze mnie nigdy nie będzie. Ciekawy wniosek wyciągnąłeś, ale jak sobie z nim poradziłeś? Prowadziłem mistycyzm. Pomyślałem sobie tak, jebać to. No i po to prostu. Był, i to wystarczyło? No tak, jeszcze tam, nie wiem, obejrzałem jakiś film, który mówił o starym gościu, co sobie zmarnował życie, zastanawiając się i żyjąc według prawideł, które świat mu narzucił. Jasne. I stwierdziłem, że nie będę tak czynił, że
pieprzyć bycie śmiesznym i to, czy komuś się to spodoba, czy nie. Ja mam moje życie do przeżycia. No i, ale wprowadziłem taki mistycyzm, czyli właśnie elementy religii, po to, żeby sobie powiedzieć, a może tak kurwa nie jest i może nie wiem jakim cudem, a potem fizyka kwantowa powiedziała o tym, o możliwości przypadku. Chociaż dyskutując o tym z Andrzejem Draganem, on twierdzi, że to nie ma żadnego wpływu na wolę, chociaż potem gdzieś tam w dyskusji taką jedną zaczepkę znalazłem, gdzie może jednak ma. Natomiast no tak to załatwiłem i jeszcze dodałem sobie taką gadkę, że wymyśliłem sobie, że gram w gierce i dostałem takiego ludzika. Teraz zobaczycie, jak pojadę kurwa z tym ludzikiem. Jasne. Chuj, że kurna tyje łatwo, kurna, i nie jest w ogóle taki, jakbym chciał, kurna. Pieprzyć to. Zobaczycie, kurwa, co ja kurwa z nim zrobię za motywy. Wiem, o czym mówisz. I to jest o tyle ciekawa sprawa, że tak naprawdę no ja jestem z takiej, tej, tak jak się ładnie mówi, psychologicznej szkoły wiedeńskiej, czyli Viktor Frankl, który mówi, że no, my jesteśmy w stanie przeżyć swoje życie tylko wtedy w sensowny sposób, jeśli nadamy mu sobie własny sens. I to, co ty powiedziałeś, jest właściwie realizacją tego, o czym Frankl pisał, a on pisał to na bardzo właśnie trudnej przykładzie, dlatego że w czasach II wojny światowej trafił do obozów właściwie koncentracyjnych paru i też przeszedł przez Auschwitz. I ciekawe było bardzo to, że on po latach się zaczął zastanawiać, dlaczego było tak, że on przeżył ten obóz mimo fatalnych i przerąbanych sytuacji, które tam miały miejsce. To sobie wszyscy jesteśmy w stanie wyobrazić, o jakich sytuacji chodzi. I dlaczego było tak, że inni ludzie też to przeżyli, a inni tego nie przeżyli? I Frankl wtedy doszedł do takiego wniosku, który poparł potem badaniami, że przeżyli ci, którzy wiedzieli, kapowali, że ten... na innych. No, to, i tak trzeba robić. Ten najgorszy właśnie sorta, dokładnie. Doszedł do trochę do jednak innego, więc... A to by było straszne. Ja czuję, jak będę pisał w książce. Kapujcie na innych po prostu. Bądźcie... Trzeba zawsze wskazywać innego. Jak coś na przykład idzie obersztumbafia, to trzeba kolegę walnąć ten, żeby on się ten wychylił do przodu, on jego łap, kurwa, do dziury, kurwa, nie ma żarcia przez dwa tygodnie. Jakby Frankl napisał taką książkę, to byłoby naprawdę mocne, ale on napisał... Trzeba być skurwysynem. Tak. Proste. To była krótka książka. Nie? No jakby to, ale to na ostatniej stronie to napisał ten. Wcześniej wspomniany Zarowski wydał książkę, w której nic nie ma, to on też taką całe tego i na samej ostatniej stronie. Trzeba być skurwysynem. Dziękuję. Tak, ale to by było ciekawe rzeczywiście. On doszedł do jednak trochę innego wniosku, bo doszedł tłumaczył się, kurwa, trochę, jebany. Wiesz, i więcej napisał, po prostu miał więcej kartek do dyspozycji, ale on wtedy rzeczywiście doszedł do wniosku, że jeśli ci ludzie nadali temu pobytowi w tym obozie jakiś rodzaj sensu, to wtedy byli w stanie go przeżyć bardziej. I on na przykład, jego sensem było to, że on trafił do obozu, mając rękopis w ręku książki, którą chciał wydać, i uważam, że to była tak bardzo ważna książka dla niego i w ogóle doszedł do takiego wniosku przede wszystkim, że to jest bezcenna wiedza, którą on chce podać ludzkości, i on doszedł do wniosku, że on przetrwa ten obóz po to, żeby ją wydać po tym obozie. I, to, i wiesz, i z punktu widzenia całości jakby ten pomysł jest do dupy. On by mnie nie przekonał. I Frankl dokładnie tak mówił. To nie ma ogólnie przekonać ludzi, ale jeśli ja w to wierzę, jeśli dla mnie to jest sens mojego życia, żeby opublikować na przykład te rzeczy w tej książce, to mi to wystarczy po to, żeby przejść przez życie z podniesionym czołem, czy w ogóle przejść przez życie w takim znaczeniu, że je przeżyję. No a potem już normalnie, skurwysyństwo, tak jak w życiu. I to jest właśnie druga książka. Który nie napisał, kurwa. Tak, ale wiesz, jeszcze wszystko przed tobą. Ja jestem wydawcą, więc zapraszam serdecznie, wiesz, jakby... Tylko teraz zdradziłeś wszystkim, o czym będzie książka. To bez sensu, nie sprzedamy jej potem. A nie, ja bym miał lepszą książkę dla ciebie, ale jej nie wydam, kurwa, bo mi się to nie opłaca w ogóle. A, ja bym powiedział coś innego. Ja bym napisał abecadło polskiego hip-hopu. A, to ciekawe. No, to rozprubym się na cały polski hip-hop. Byś napisał, jak naprawdę było i jakie były wszyscy wszystko. Co tego i co każdy na kogo powiedział, jaki jest. O, wow. Ale to, a co cię powstrzymało, żeby to napisać? Ja nie, bo wiesz co, parę rzeczy, dwie. No. I nie wiem, w jakiej kolejności je ustawić. Prawdopodobnie jednak w, tak sobie żartując o innych, to sobie zażartuję. Pierwsze to, że po co mi wojna z całą masą ludzi, a...
sorry, kurde, alergia mi zaczyna wchodzić, wiesz. A druga to przyzwoitość. Mhm. Bo jednak oprócz tego, że oczywiście mam różnych takich historii, znam kto co kurwa naprawdę myślał i jakie koalicje kurwa to są po prostu, wiesz co, nikt z nikim się nie lubi, koalicja, oprócz tego to finalnie takie jest życie. To nie wiem, nikt mi mamy nie zabił, ani nie tego, żebym ja miał gdzieś też nie wiadomo jak pytlować i no. Ale to ciekawe jest tak naprawdę, ale z drugiej strony, tak jak o tym powiedziałeś, o tych wojnach i koalicjach, to w sumie trochę to jest takie życie, to jest tworzenie plemion. Ja jestem z Zielonej Góry, nie za bardzo się zawsze przepadaliśmy za ludźmi z Gorzowa Wielkopolskiego, no bo to były miasta, które się ze sobą gdzieś tam ścierały, ale czasami tak naprawdę to było w ogóle pozbawione jakiegokolwiek sensu, ale realizowało moją potrzebę przynależności do jakiejś społeczności. Nie jestem ja i oni. W hip-hopie miałem tak samo, ja słuchałem Kasta Składu dużo, Don Guralesco i tam byli kuzyni, którzy nie lubili się z Peją. Ja tak nie lubiłem Pei, dlatego że mi kazali nie lubić Pei. A potem posłałem Pei i myślałem, okej, on też jest spoko. Ale jakbyś mnie zapytał na etapie, wiesz, tego poznańsko-wrocławskiego rapu, to bym powiedział, że go nie lubię, ale nie wiem czemu. A dlatego, że się po prostu łączymy w takie kliki. Więc trochę rozumiem, o czym mówisz, że można to zostawić. Połączyli się, może z jakichś powodów się lubili. Szmalu i sprzedawania płyt. Mhm. I wiesz co, jakby to jest jakby jeden z temacików, ale takich różnych, że tak powiem, kłamstewek i rzeczy jest cała masa. Natomiast jakby też jeżeli ktoś już jest starszy, na tym zastanowi, to no tak, no jest polityka, no musi być tak, polityka. Jasne. Jakby oczywiście hip-hop ma tą swoją zdradziecką rzecz, że każdy kłamca pierdoli, że mówi najszczerszą prawdę. Tak. Ale ma jeszcze jedną niesamowitą rzecz, że tam w tym hip-hopie niektórzy z tych kłamców faktycznie w to wierzą. Mm-hmm. Bo to ciekawe. W polityce oni w to nie wierzą. Oni wiedzą, kurwa, że pierdolą. Mm-hmm. A tutaj artyści mają tą zajebistą zdolność, że potrafią nawet samym sobie wmówić, tak, że kurwa jest coś, co nie jest. Więc to jest ta ale myślę, taka, że historii miałbyś dużo. Miałbym od chuj, no. Od cholery. Mm-hmm. Ale bajkę bym dostał od ciebie ten, tak. A widzisz, my najgorsze jest to, że my jesteśmy tym strasznym wydawcą, który nie płaci na dzień dobry. No to nie, no to wiadomo, że w ogóle nie ma. My to jesteś. A to dobrze, przynajmniej się szybko dogadaliśmy. No. Tak, ja wiem, że niektóre wydawnictwa płacą nam komuś 100 tysięcy czy 200 na takie zasadzie. 100, 200 za. O, to widzisz, to ja nie słyszałem na to większych stawkach. Bańkę za to chciał od razu, na dzień dobry w ogóle nawet bym nie ten. Nie chociaż twardy, ja uważam, że po prostu to by było takie coś, że to by ludziska czytali. I dlatego tylko nie przychodzę, wiesz co, dla ciebie z poczkiem i mówię, że chcę za niego, wiesz, ten. Z niczym nie przychodzę, bo w ogóle, kurde, mam inne rzeczy do roboty. No w sumie to się nie nudzisz. Powiedz mi jedną rzecz. Jak to jest z dochodowością twojego interesu? Bo gdzieś tam nawet ktoś mi przedstawiał, że tam wyście też zamykali jakiś rok ze stratami, ale też wiem, że w biznesie często prawdziwym w ogóle to gówno znaczy dla, tak, jeżeli człowiek nie ma z biznesem wspólnego, to ma takie pojęcie, nie zarobili, no i dobrze, właśnie dobrze, że ja robię co robię i tyle. Jasne. A to wcale tak nie jest, bo są, drodzy Państwo, inwestycje, bo są różne wybieganie w przyszłość, jest doinwestowywanie interesu, jest cała masa różnych sytuacji, więc to, czy to się zamyka tak czy śmak, to znaczy bardzo różne rzeczy. Natomiast tak najprościej. To jest sensowny interes, czy to jest tylko sensowny interes, bez sensu, ale jakieś bardzo trudny, tak. To by było straszne, jakby się teraz okazało, tej rozmowy, że nie jest jednak, ale rzeczywiście to jest bardzo trudna sprawa, ze względu na to, że czytelnictwo w Polsce nie jest na najwyższym poziomie, to wszyscy wiemy, a z drugiej strony my działamy też w takim modelu wydawniczym, gdzie jesteśmy butikowym wydawnictwem i wydajemy więcej niż tam 10-12 książek rocznie, więc my nie zarabiamy na takim modelu jak większość wydawców, czyli wypuszczamy 100 tysiąc pozycji na rynek i liczymy na to, że każda się sprzeda tam w liczbie 1000-1500 egzemplarzy i coś z tego sumarycznie będzie ok. Ale wyście obroty wcale mieli nie takie.
takie złe. Nie, tam... my mamy duże obroty ze względu na to, że to my sprzedajemy... 10 baniek podchodziło niecałe, tak, ale... Tak. My sprzedajemy dużo pojedynczych książek. Czyli dla nas jest sytuacja o tyle jasna, że dla nas sprzedanie pojedynczego tytułu w liczbie 30, 50 czy 100, czy nawet 200 tysięcy, jak to rekordy u nas są, tysięcy egzemplarzy, jest możliwe, ale nie na każdych książkach oczywiście to się udaje. Natomiast w kontekście już samej w sobie straty, dokładnie świetnie o tym powiedziałeś, my stratę mieliśmy z paru powodów. Po pierwsze inwestowaliśmy, a po drugie zrobiliśmy sobie powaloną akcję, którą z moim bratem wymyśliliśmy i doszliśmy do wniosku, a co by było, gdybyśmy oddali Ferrari na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Ferrari nam na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 500 000 zdjęło z ostatecznego wyniku. To było jakieś tanie Ferrari. A, to było takie Ferrari, które ja zawsze chciałem mieć. No, wiesz, ja chciałem mieć 430 takiej wersji kolekcjonerskiej, czyli to, wiesz, historyczne, stare Ferrari. Ale stare samochody to potrafią być jeszcze droższe niż nowe. To jest, tak się utrzymuje, ono już teraz drożeje z każdym rokiem, no. To jest ten model, ale ono jest na tyle świeże, że to było Ferrari mojej młodości, że jak wiesz, tam czasami są tak, że niektórzy mieli nad łóżkiem Testarossę na przykład w latach 80. pod koniec, na przełomie 90. to ja miałem F430 w wersji F1 i zawsze chciałem mieć ten samochód i doszedłem do wniosku, że to będzie fajna w sumie akcja. To ile go miałeś? Miesiąc? Miesiąc. Tak. No, masz powiedzieć, odhaczone, tak. Odhaczone. I też jak, się komuś przydaje lepiej. Okazało się, że jak jest beznadziejne, sztywne, kurwa, jeździ za szybko, żre od cholery paliwa, niewygodne tak. W siedzeniu, no nie wiadomo po co kto zrobił ten, fajnie wygląda. Tak. Popatrzyłem sobie, to jest najlepszy samochód dla takiego trochę zboczeńca, wydaje mi się, który by sobie wstawił do salonu i to jest Ferrari, które z każdego kąta wygląda dobrze. Jakby postawić je na dywanie, ono by było wiecznie czyste, to jest używanie tego Ferrari, ale do jazdy codziennej no nie polecam szczególnie. No i też bardzo dużo inwestowaliśmy w papier, wyobraź sobie, prozaiczny ten materiał, no tak jak ty, wiesz, potrzebowałeś bawełny, tak my musieliśmy zatowarować się dość mocno ze względu na to, że... W moim przypadku już dzieliny. Twoje, tak, okej. Okay. No to też zmiana. Z której jest bawełna, ale dlatego pozwoliłem sobie tylko jasne. Tak dodać, bo jest to wbrew pozorom istotne, jeżeli ktoś jasne. To cokolwiek wie o tym biznesie. Mm-hmm. Jasne. I wiesz, musieliśmy się rozpędzić, a druga sprawa, że ten popandemiczny rok dla nas 2021, bo o tym roku stracie mówimy, był o nas o tyle trudny, że w momencie, w którym ludzie po pandemii wyszli, to zaczęli robić wszystko inne niż czytać książki. A z drugiej strony, w czasie pandemii, no to żniwa mieliśmy przepotężne, bo to wiesz, był nowy rok, nowa ja, wszyscy się wtedy uczyli jakichś nowych umiejętności, tutaj przeczytam książkę, tutaj zmienię swoje życie raz na zawsze, więc to były powody, dla których to się całkiem dobrze sprawdzało. Jak ty znasz ten, co ty szwedzki znasz, tak? Co się nauczyłeś w pół roku szwedzkiego? Mm-hmm. A jeszcze dalej to trochę się tego uczysz, czy pieprznąłeś to, teraz, kurna, dziwny, moja oficjalna język. Odpowiedź jest taka, że prowadzę badania na temat tego, jak zapominamy informacje, ale niestety ten szwedzki, przez to, że był uczony się właśnie nowymi, dobrymi metodami nauczania, został mi w głowie dość dobrze i cały czas pamiętam dużo z niego i cały czas się potrafię porozumieć, mimo że ja tak naprawdę od 5 lat się tego języka nie uczę. I to, jak dobrze mi zostało w głowie, to jest przerażające z jednej strony, że ja czasami śnię po szwedzku. Co ty mówisz? No i to jest taka rzecz, która cały czas mi się zdarza i czasami mi się zdarza przeklnąć po szwedzku, a nie po polsku, dlatego że, i to też jest dość ciekawe, ze względu na to, że jest taka teoria mówiąca o tym, że my przeklinamy w tym języku, który jest dla nas naturalny i dobrze go znamy, ale to moje półroczne spotkanie ze szwedzkim było tak bardzo intensywne, że ja dość szybko w rozmowie jestem w stanie wrócić do tego czegoś, mimo że nie uczę się go aktywnie. No stary, to jest jeden z najbardziej bezużytecznych języków na świecie, tam wszyscy mówią po angielsku. Wiesz, po co ci ten szwedzki? No dobra, okej. Okay. No więc wiesz, jak nawet jestem w Szwecji turystycznie i zamawiam coś w restauracji po szwedzku, to kelner na mnie patrzy jak na wariata. Jakby po co ci chodzi? Po co się uczysz Szwecji? Shut the fuck up! Jak zadzwoniłem do mojego nauczyciela jeszcze w 2017 roku, kiedy się go uczyłem i powiedziałem, hej, tam się chcę nauczyć szwedzkiego, on mnie zapytał w pierwszej kolejności, czy jestem urologiem, czy dentystą, bo to są tylko dwie profesje, które się przy zdrowych zmysłach uczą szwedzkiego. No bo tak to po co innego? Słuchaj, najpierw się naucz urologii i... A potem się bierz za szwedzki. Teraz napisałem prozę i to jest książka dla ciebie, właściwie dla twojej mamy. Po raz pierwszy opowiadania.
tak, to jest kolejny etap. Mam nadzieję, że Ci się spodobają, że będą w audiobooku a propos. To sobie przeczytasz. Super. Mariusz Bonaszewski i Laura Breszka będą czytali audiobooka, więc przepotężne nazwiska, jeśli chodzi o zielone mamy w sumie, tylko Ci dam znać. Mężczyzna, który uderzy dziecko i inne opowiadania. Tak jest. Jesteś... Radosław Kotarski. Tak jest. On dopiero uderzy to dziecko. O, właśnie, dobre pytanie. Czy on uderzy? Może uderzy. Może być dobrze. A nie było znaku zapytania, także jakby było to już założenie. Jakieś dziecko dostanie w pierdol. To już teza, ale teza może być błędna. Tak. Tak, tak, tak. No myślę, że ciekawy akurat jest w tym opowiadaniu twist, kto kogo uderzy, jak to będzie wyglądała sytuacja, ale to zachęcam. Pomyślałem, że się sprawdzę w prozie, czytało parę osób to, chociaż autentycznie dostajesz pierwszy egzemplarz po wydrukowaniu, bo przyszedł do mnie wczoraj, bo jeszcze wcześniej Ci wysłałem ten egzemplarz próbny, taki brzydszy. No i mam nadzieję, że to się rozwiąże. Zobaczymy. Gdzie jest NFT z numerem 1? A, widzisz, to zaraz NFT będzie taki tradycyjny, wpisany. No dobrze. Bardzo jesteś bardziej nowoczesny w tych tematach niż ja zdecydowanie. No, na pewno. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Tak wygląda ta książka. Przeczyta ją moja mama, a ja, jeżeli będzie audiobook, to postaram się słyszałem próbeczki, będą aż wiesz, tak? No, fenomenalnie to przeczytali. Gdzie no, to będzie? Na audiotece? W Empiku, w ramach Empik Go. Słuchaj, Empik ma, cholera jasna, zły system dostarczenia książek do swoich klientów. Ale mówisz o papierowych książkach czy elektronicznych? Nie, o elektronicznych, o audiobookach w ogóle. Nie o e-bookach, tylko o tych, bo ja założyłem ich aplikację. A, jasne. W której tutaj zapewniono mnie, że dostanę za darmo książkę pani Krystyny Kurcza-Prydlik. Pozwolę sobie jasne, położyć oczywiście, to tu. Sobie spokojnie. Potem jak przyszedłem i siedziałem nad tym i nie mogłem jej nigdzie wyciągnąć, żeby ona była dla mnie za darmo i przyszedłem do rzeczonego sklepu, to pani przyjrzała i powiedziała: aha, no faktycznie, to jednak jej nie ma. A, jasne, okay. Na co ja powiedziałem, że wie pani co, a już trudno, jesteśmy ludźmi, mylimy się, to jasne. Ja sobie kupię ją. A, to okay. Pani mi pokaże, jak ją kupić. I to pani nie umiała jej kupić. Okazało się, że w ogóle to ja się muszę zapisać jeszcze na jakieś Bóg wie co, jasne. Żeby wtedy to kupić. I ja po prostu wymogłem to, żeby mi skasowano tą aplikację. I oddano mi moje pieniądze i zrobiono to. Okay. I zrobiono to. Zostawiliśmy tutaj poprawie. Przepraszam, tak. Że tak przerwałem Ci brzydko, ale się inaczej spóźnię na to spotkanie. Dobra. Właśnie. A wiem, że chcesz mnie odwieźć do mnie, a ja bym, jakbyś mnie zostawił tu, to ja wtedy sobie szybciej zdążę na tamto. Ale spokojnie, bez spiny możemy sobie dokończyć. Tutaj nikt nam nie będzie... Ale nie wpuszczą nas tu, co? I nie a, wypuszczą? I tutaj nas chyba nie wpuszczą. Nie, no dobra, nie. Okay. Przepraszam, że tak widzisz, ale no tak dobrze, się bałem. Nic nie szkodzi. Słuchaj, ten... Ale mam nadzieję, że będziesz miał jednak dobre, że dasz drugą szansę. Jak będziesz, jak wpiszesz kod rabatowy, uwaga, o wdzięcznej nazwie Majtki, to jest moje hasło związane z jednym z opowiadań, to dostaniesz nawet Empik Go na jakiś czas za darmo. Nie, może Empik się jakoś ze mną dogada, usłyszy to i... Tak, o, dokładnie, maczułem do influencera, proszę bardzo. I zadziałamy jakoś, a wy poprawicie po prostu swoją aplikację, no już będzie super. Tak, mam nadzieję, że będzie okej. To by było najlepsze wyjście. Kurczę, tak, o Twoim kanale nie pogadałem, o jest. Live'ie tym, o tym, co Ty zrzeszasz tam tych ludzi. A, jasne. To komuś jest potrzebne do czegoś? To widzisz, to jest sytuacja, która jest już moją przeszłością, bo ja już sprzedałem dawno temu ten dobra, biznes. Dobra, to pieprzyć to, nie ale to nie, tym, tak. Nie. Okazało się, że do niczego nie potrzebne, zarobiłeś szmali, bardzo dobrze. Teraz ktoś to inny kontynuuje, mam nadzieję, że dobrze idzie. Że mu dobrze idzie, albo nie, albo co Cię to obchodzi. A co Ty jeszcze robisz? I wiesz co, no ja zawsze mam bardzo duży problem z odpowiedzią na pytanie, bo tego, jestem że czytasz takim... miliony książek i znasz wszystkie nazwiska ważnych ludzi, którymi można szpanować, to, kurna, na lewo i prawo i zgrywać cholernie. Nie mam pojęcia, jak, dlaczego ja to zostawiam. No, potem na łożu śmierci będę miał problem z tym. Dobra, słuchaj, ty nie znasz żadnej w ogóle metody uczenia się. Ty masz po prostu wykurwiastą pamięć. Właśnie ja używam tych metod. Się pół roku wziął i nauczył, cholera jasna, no, ale... jakiegoś niepotrzebnego mu do niczego języka. Ale to a wy naprawdę... tak nie zrobicie, bo nie macie takiej pamięci. Ale właśnie, książka jest 5 lat na rynku i już mam dużo dobrych historii, że ludzie po prostu są w stanie to spektakularnie szybciej zrobić. Są ludzie, którzy się uczą na przykład niemieckiego, czy niektórzy próbowali szwedzkiego sami sobie, robią to w 2-3 miesiące. To pół roku to jest w ogóle zero problemu, naprawdę. Jasne. Spróbujesz, jasne. Zobaczysz. No,
Dobra, okej. A masz o tym książkę? Jak mam tak, mówić? Zapraszam serdecznie. Książka Włam się do mózgu. Mam twój adres, więc ci podeślę. Tak? A masz w audiobooku? Niestety nie. Kurde, cios. Ją trzeba akurat przeczytać, bo ona tam ma takie, wiesz, trochę takie ćwiczonka, coś tego a, typu rzeczy. A, do, są, to, już to, trzeba, są takie... to już trzeba tak trochę, wiesz, dobra, tak głębiej są trochę przemyśleć. Wykresy, tam jakieś... Tak. No dobra. Mam nadzieję, że wiesz, to ja nie zagadałem cię tutaj, nie, ale jak przegrywałeś mi cały czas, skurwiało mnie to maksymalnie, w ogóle nie dałeś mi się wypowiedzieć, jesteś okropnym, stratnym rozmówcą, ale wybaczam. No, to wiesz, coś tam potniesz sobie, ostatecznie wyjdzie. Zostawię po prostu tylko moje wypowiedzi, tak. po to jest i wszystko. Będzie 15 minut i wtedy się to, myślę, że miałem wyrzuty sumienia, że będzie parę więcej. Wiesz co, jednej rzeczy jeszcze ciebie nie zapytałem, ale też będziemy może spokojnie kiedyś indziej, może prywatnie porozmawiamy. A u ciebie się goście zdarzają powtórni? Tak. O, no to zobacz, zrobimy, będziemy mieli okazję. Tak, ale no wiesz co, daję te czas na te odetchnięcie. A, to spokojnie, jeszcze się nie wybieram za światy. I bardzo dobrze. Wiesz co, bo myślałem o tym, o jakie na przykład dla mnie rady miałbyś influencerskie, czy jakieś takie internetowe, żeby kupę szmalu zarobić. Ja myślę, że to jest. Ja jestem pod złym adresem, bo jak? Jesteś bogaczem, kupujesz sobie te Lamborghini, rozdajesz je, czy nie, co ty tam kupujesz? Ferrari. Tak. Nieważne, no to samo, rozdajesz je na lewo i prawo, piszesz książki, robisz obroty, sprzedajesz firmy, uczysz się. Ale zobacz, że ja to wszystko robię poza YouTube'em tak naprawdę w dużej mierze. Nie? To jest jeszcze wszystko poza YouTube'em, a i tak kanał miałeś, co miał Bóg wie ile obejrzeń i też olałeś to. Ale już wiem, że na koniec podsumowanie laureczka, ale w sumie prawda wszystko, no ja trochę zaniedbywałem ten kanał dość mocno, bo właśnie się zajmowałem tymi wszystkimi innymi rzeczami, ale no zresztą kogo ja, wiesz, muszę uczyć, no, zobacz w jakim samochodzie siedzimy, czy no, dobrze ale się no właśnie, wiesz, to teraz... Ja mam jeżdżę samochodem, który ma 21 lat. No to bo pewnie, bo jesteś pewnie tym dziwadłem biznesowym, co se jeździ gównianym samochodem, bo to już nie jest ważne, ja już nie jestem w tym przedziale, co wywieśniaki, nowy samochód... My z kolegami, milionerami, to w dupie mamy takie przyziemne rzeczy. Budujemy nowe miasto na pustyni, ale nawet nie będziemy wam o tym mówić. Dowiecie się za 100 lat, frajerzy. Nie, to nie chciałem, żeby tak zabrzmiało, ale rzeczywiście nie ma to dla mnie dużego znaczenia, więc w swoim Sabie 9.5, o, który mam... O, kurwa macie. To były samochody. Jakby miał obstawić jakiego to byłby Sab. To byłby Sab. Wiesz, jak dobrze trafiłeś? No, to były czasy, to były samochody i to były czasy. Dziś już nie ma czasu. Straszny człowiek. Proszę Państwa. Straszny to człowiek. To był minister edukacji Radosław, a to był wasz prawdopodobny... Minister kultury Winicjusz Bartków, proszę bardzo. Eso! Fantastycznie. Dzięki, stary. Dziękuję. Przepraszam, że tutaj się skierowałem, ale ja mam właśnie...